walczę z duchami z kanapy. Jestem niepokornym dzieckiem. Spirito! Krzyczę stupido, spirito, wstaw na bok te ględzenie. Mam w sobie rewolucję, pełen pasji, zapału i gniewu. Oh yeah! Nie mam, nie bym się poddał, bo ja wiem, że jestem jedyny. Stupido, spirito, znikaj! Znikaj! Nie jestem marionetką w twoich rękach! W twoich rękach! Stupido, spirito, znikaj! Znikaj! Nie dam się nikomu, jestem silniejszy sam. Stupido, spirito, znikaj! Znikaj! Niech moje serce bije mocniej, wolniej. Stupido, spirito, znikaj! Znikaj! Bo ja jestem mistrzem swojego losu. Boże, ile ja tych scen mam do przełączania. Siemanko wszystkim! Rączki w górę, pan Notik powiedział. No to rączki w górę, jedziemy, panie Kuba 89. Siema, Darkerios. No. Hejka, siemano wszystkim. Siema, Petek, PKP. Chciałem powiedzieć, a nie, w sumie nieważne. Boże, ledwo 20, już język dla mnie splątany. Chcemy tą piosenkę Stupido Spirito Znikaj. Jest na kanale, wejdź sobie na kanał. Ja ją wrzuciłem wczoraj. Nawet. Już pan Noisu dzwoni. O, całe te. Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa, siemaneczko. Właśnie polecamy do sprawdzania piosenki, jest na kanale. Tak, jest dodana, wczoraj była. Prosimy zostawić łapkę w górze. Tak, trzeba odpowiednio tam ponagłaśniać wszystko. Tak, zdecydowanie. Internetu dzisiaj nie wyjebało. To ale też warto nagłośnić. Na ale to tuby, wina tuby, a nie moja. Zobacz sobie właśnie, klatki. Właśnie ostatnio tak jest, widzę, że YouTube pana chyba tutaj... Ej, ale w ogóle mam wrażenie, że YouTube czasem się potrafią uwziąć na jakiś film, bo na przykład szukałem z tego Age'a, Build Orderów i znalazłem jakiś filmik sprzed 2 lat, raczej tak mało klikany, nie? On trwał załóżmy 7 minut. Ja go odpaliłem, to mi się ładował tak, jakbym człowieku na iPlusie w 2008 leciał. Normalnie mi się buferowało, nie? A potem po nim włączyłem jakiś taki nowszy film sprzed kilku miesięcy, to normalnie, nie? Jak gdyby nigdy nic, 1080p, żadnych problemów, nie? Więc mam wrażenie, że faktycznie YouTube czasem tak może robić. Możliwe. Że jak mu się coś nie podoba, to takie o-o. Zakręci tam kółeczkiem. O. Co mają wspólnego penis i brukselka? Na siłę trzeba... O Jezu! To widzicie, jak wykończyć chcą mocno. Podgłoś Noisa. A może ja się sam podgłosię, może ja jestem gdzieś przyciszony. Czekaj, tutaj jesteś na 100%. A czekaj, bo mogę cię podgłosić tak, żeby oni krzyczeli, że pan jesteś za głośno. Nie, nie podgłaśnij tak. Ale nie, no to ja zrobię ładnie, ja patrz. Zobaczę, bo ja ale czekaj, bo tutaj, w którymś tym. O, o właśnie widzicie. O, o. Dobrze, że ja nie. Ja już sam się podgłosiłem. Słyszymy wszyscy. Idealnie. Tylko podgłosiłem w panelu z 73% na 100. Aha. To ja może zdejmę słuchawki jednak. Dobrze, to pan zdejmie. Będzie gadać swoje, ja swoje. No i siemaneczko, jeszcze raz wszystkim. Witam, Barytas, Jacek, Janusz, siemanko. Wszystkich, których witam na czacie, to też witam, no, ogółem. Wszystkich, których pan wita na czacie, o, już pan je. No, to widzicie. Dzisiaj, no, też wiadomo, co jem, bo to słychać. Lay's Strong Spicy Piri Piri. Jest napisane, że very spicy. Ja bym napisał... Not spicy. Not spicy. Moja córka przyłapała mnie na seksie z prostytutką i się wściekła. Już nie są najlepszymi przyjaciółkami. Ojej.
Widzę, że zastępstwo Arama Marama się robi. O, siema Adek, siema Sztefen. Słuchawki Chipery, tak jak mówiłem, spicy piri piri dla jest strong, ale nie są wcale spicy. Ej, po cichu telefonem jakimś, czy od razu na pełną pizdę? Tutaj jest trochę ludzi, zobaczę, czy się obraca. W ogóle jest dużo takich miejsc publicznych dziś. Jest dużo klatek schodowych i na jednej jest na 99% ktoś wyjdzie, bo widziałem, jak tam wchodzili do mieszkań, nie? Wszystkie klatki schodowe są z Rosji. W ogóle dużo kamer jest dzisiaj wschodnich ogólnie. Nie tylko z Rosji, ale wschodnich. W szerokim tutaj, tego pojęciu. Tutaj ja bym załączył jakiegoś Ipcona na przykład. Siema, podciwie wujo. Ej, JBL, jak tam jest JBL, mają jakiś dźwięk włączania? To trzeba by zadymiarza się spytać. Chyba mają. Siema, Kacper. Dzień dobry, Wilku. Czekaj. Mają. JBL mają. No to... JBL... Ej, albo czy mają jakiś komunikat, żeby sparować, albo nie. JBL turn on sound. JBL sound effect. Co to jest? Róż. O! To po kolei można, wiesz, no tak. Startup i zatrzymać, nie? Na chwilę. A można, jak najbardziej. Ojej! JBL w komercie się zomł, normalnie. Panie Aram Maram, to chyba panu zacina. Mina na Discordzie nie zacina. Tak. Zapraszamy cały czat na Discorda, tutaj nie zacina. Ja zrobię restream z Discorda dla was. O, poleciał dźwięk, ale na streamie go nie było słychać. To ja powtórzę. To widzicie, jak dźwięki puszczę. Siemalenka. O! Widziałeś to spojrzenie? Okay. Niepewne. O! A co to tutaj? Akuda Show? Ej, podgłoszę ich, bo ich idzie zrozumieć. Ja przepraszam za pytanie, może będzie takie trochę kontrowersyjne, ale... To jest chłopak czy dziewczyna? Tu? Mhm. W sumie... Chyba dziewczyna. Siema Kaktusowy Karol, siema Kakashi. Siema Tu. Tylko, że płaska. Fire. Trans. Osobks. No tak. Osobks. Kobita, obojnie. Dwa naraz. No kolejny, ja przepraszam, ale nie ma jabłka Adama, babka. No właśnie. Ty, no właśnie, jest, bo po jabłku Adama można sprawdzać. Tego się przerobić nie da. Na bochu. Może trzeba powiedzieć po rusku, pokaż jabłko Adama. Się dowiemy, jak pokaże, to znaczy, że chłop. Nie jabłuszku Adama. Posmatrujcie. Krasawe, jabłuszkowa. Barytas, to jedź i sprawdź i nam daj znać. Kolejny dźwięk. Pokemony się zrespiły. Ej, a włączyć dzwonienie, że ten Messenger. Dobry pomysł. Albo w kontakcie. Kal... Sound. Przecież oni tam w kontakcie mają. WK, a incoming call on iPhone. W kontakcie. Gigaseta Predator oczywiście, wiadomo, standardowo. O, akurat kontakt przyszedł. Siemanko, kontakt. A to jakieś takie... O, tutaj coś jest. Detektuj. Siema, Sebastian. Ej, to brzmi jak takie... Takie, wie pan, takie o. Pędzą konie po betonie, proszę pana. Pierdyknę to, ale to... Nie, to lepiej Messenger. Osoba tranzytorniowa w sklepie takiej rzeczy na schodzie nie ma. To może jednak to jest kobieta, no ale pan powiedział, że płaska. No tylko, że płaska. I tu mysteriusowa odkrzok. Co? Co, gdzie? No, no pan powiedział, że płaska. I że niby to jest i mysteriusowa odkrząkła. Od kaszu, od szoku. Nie, od nie ma jej tu. Okej, okay, mam dźwięk Messengera. Messenger. Kamera gdzieś dzwoni. Klient dzwoni, zniecierpliwiony.
Wibrator się załączył. O! Leona tam... Oj! Jak to odebrać? No dzwonię. A może zapytaj się po prostu, czy to jest dziewoszka, czy to nie jest dziewoszka. Priviet! Priviet, wy mnie słyszycie? Akurat klient jest. Jobany malcik, tu ty nic nie kupuj, tu podróby same sprzedają. Malcik, poszedł na chuj. Malcik, malcik, ty mnie tam słyszysz? Ty tu nic nie kupuj. Ty paszą. Paszą stąd do normalnego sklepu, da. O, priviet. No właśnie widzicie? O, tutti. Tutti, tutti trzeba nagrać. Tak wygląda jak kobieta, z profila wygląda jak mężczyzna. To jest... Przepraszam, że mam taką rozkminę, ale... Ale Pacimu wymienia... nagliwata tu z kamery. O! O! O. Szybko, szybko, aparat. Wygląda jak Justin Bieber po roku w Rosji. Petersburg, my home. Widzę, że się podoba. A co? A, że ona? No nie, no to rozkminę mam po prostu taką. Spytam się, jak mają na imię. Będzie łatwo wyedukować. Kak was zawód? Dziewuszki! Dziewuszki! O, o! Szybko, szybko, szybko! Nagrywaj! No i chuj! I za późno! Te dredy by dęba stanęły, jakby pana ujrzały tego na wszystkie wieki wieku kontakt. Dziękujemy za donate'a. To ten chyba ten od pręta jest. To ten pręt kolegi właśnie. Dziełożki! Dziełożki, wygawalicie do mienia! Jak kulturalnie wysłuchują, nie? Co tam się dzieje po lewej? Ej właśnie, co tam się dzieje po lewej? Tam na górze. O, jobana się... sobaka! Malcik! Malcik, Pacimu, ty w sklepie z sobaką! Sobaka poszła na chuj, malcik! Ma kogoś poniosło lekko. O! I ta babka mówi, no, tutaj psów nie wpuszczamy, tak jak pan zapewne słyszał z kamery, prosimy go wyprowadzić. Ja pierdolę. Płaska jak golf sprasowany na złomie. Ej, co to za dziwne miejsce? Czemu ta babka chodzi ubrana jak Japonka, mimo że nie ma Japonek? To jest dobre, ale tam na górze, patrz, w lewym górnym rogu, tam nad tym gościem. Tutaj normalnie się macają, obściskują, tam nie wiem co się dzieje. Tutaj było bardzo duże zbliżenie przed chwilą. Ciąg dalszy streama dostępny na szołapie. Ej, pojebane to jest jakieś. No widzisz pan? Pa, pa, pa. To wygląda jak jakieś miejsce publiczne. Dom publiczny. A może właśnie to jest dom publiczny. Spytajmy się, czym jest miłość. Może tutaj będę wiedzieć. No właśnie. Oj. Chyba się dla ich nie podoba. Radio Rosja! Ej, włączę ci w Radio Rosja. Dom publiczny, klienci publiczni, w sumie tak. No on z psem przyszedł do domu publicznego, co w tym dziwnego? Mam nadzieję, że... A, nieważne. Ale taka miksa opierdolne, pa, 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 petera. Moskowskie время 14 часов. Niech nagrywa. Informacyjna programa Wieści. No bo klienci Beka też cisną. Ale dziwne piosenki w tym radiu puszczają, panie. Jakieś takie... Ja się prawie popłakała. Dalej się obmacują, patrz. A to teraz z innym się obmacują. Co? O co tu chodzi? O chuj tu chodzi? Wszyscy obmacują. Nie, dziwne. To jest burdel putinowski. O, o, znów. A to ten gość jest właśnie obmacujący wszystkich. VIP, klient VIP. O, specjalna obsługa dla jego. Trzeba zadzwonić na policję, bo tej lasce dupę zajebali. O mój Boże. Nie tylko.
A co ten chłop robi? No, on ją tu zaraz... On ją udusi. Będzie... polecą pa. Ślinę? Pa. Nie, jednak a wcześniej nie. Chyba lecieli tam, jak byli z tyłu. Ja pierdolę. Ej, naprawdę dziwne miejsce. Ciężko to w ogóle jakoś określić. A po czym on skazał? Pewnie z każdym spał. O. O. Bolący palec proponują. Dopuśćmy hymn Rosji, a potem bolący palec. Albo w sumie miksa można pierdolnąć. O Jezu. Czemu by nie, ty? Pa. Czekaj, gdzie mam te gejowskie? O. Oj. Agent z KGB tam za bardzo wziął to do siebie wszystko, panie. Wszyscy patrz. Czy oni w ogóle tutaj coś robią, czy tylko stoją? Stoją tylko. Proszę pana, ja mam propozycję. Nagrywa to na później, słucham. Żeby, bo tutaj tak, jak pan mówi, dużo kamery jest, ja bym tutaj załączył piszczusia, dał ich ewentualnie, nie wiem, chwilę popatrzył i... O! W sensie tego takiego... No tak, bo jeszcze Meksyk, a w ogóle to na górze z Meksyku po prawej, co widzisz, tam goście w mundurach chodzą, jakichś takich. O! No tam to może być też bardziej. Fajnie. Pyk. Nagrywa TikToki? Co? Serio? Na TikToku będziemy? Panie, będziemy sławni! Wystąpimy na TikToku! Piszczuś załączony. Oj! Nie, no ja bym się tak nie chciał, bo to nie przestanie piszczeć. Oj! Nie będzie się wysypali w prostą twarz. Ojej! I śmiejesz się jeszcze na jej. Przez sekundę jeszcze było. O, widzisz? Pa tutaj po prawej na górze. Gościu jakiś w mundurze takim. No, jakieś ochrony. Udawać, że nie wiesz. Dobra mina do swojego. Ja wiem, ta mimika zajebista. Ależ to piszczy. Oj, tutaj, jakie wkukwienie. Oj! Prywiet, Sasza. W nerwie gadać jednocześnie na twarzy. Łe. Zresetowała, ale na długo jej to nie pomoże. Chodźmy teraz tutaj, bo widać, że tutaj też ktoś jest. Gigaset, nie? Jak to było? Jakaś pani sprzątająca chyba to jest. Nagrywa na później. Jak pani sprzątająca to trzeba... A nie, tutaj gościu... babka siedzi jeszcze jakaś, widzisz? Wypełnia ważne kwitki. Panie Jacek Janusz, na razie ta opcja została wyłączona do odwołania. Ze względów bezpieczeństwa. Wewnętrznego, że tak powiem. Okej, okay. Dzwonię. Zwoje. Kła. Sprzątaczka się spojrzała, a ta w tych dokumentach nadal. No odebrać trzeba ten telefon, no Jezus Maryja. Chuj, że w biurze nie ma telefonów. O. Spojrzała się łaskawie. To gdzieś coś dzwoni. Nie. Wygląda jak Berta z 2,5. Proszę panie, bo tam pani dzwoni. Nie pierwszy, nie ostatni raz dziś. Co pan tak głośno westchnął? Co się stało dla jego? Katar mój nieskończony jeszcze. Oj. Ona musi mieć silną psychikę i silne nogi. Psychikę temu, bo jest... Nogi temu, bo jest ciężka. Okej. Okay. O mój Boże. Nieważne. Pani Anetko, pani odbierze. Kalkulator tam powinien być odebrany aktualnie. Klient się roz...
Zdenerwował się. Zdenerwował się. No cały czas nagłaśnia. Nie, Kuba, przeziębienie aktualnie. O, seksy chyba na nią troszkę działają. O, szampeczka. O, zimno jedno w głowę na niej. Głośniczek z kamery za duże podmuchy robi, panie. Ale tam musi być zimno w tym biurze, jak ona taka ubierana jest. No, a ta sprzątaczka normalnie jest ubrana. O, tutti! Siema, 00. Siemano! Pan moderator, dobrze? Tak, 00, moderator, tak. Ukradła dupę tamtej. Ej, to zupełnie normalne, że z kamery napierdalają seksy, ona tutaj papierki sobie rozwiązuje, tamto pani sprząta. O, to ktoś z zaplecza patrzy. Tutti, tutti! Tu się dzieje? To też ma bekę. No ale jak to tak? Panie, to... aram maram. Oj. Teraz pan bułę wyłapie. Oj, czyli będzie Noisu versus aram maram naszej MMA, rozumiem? Mhm. Cudownie. Pa, ile kamer mają? Ojej. Przez O, dodatkowo. Jakby się dało tak na każdą wejście, na każdej... po razie puścić dźwięk. Ja bym chciał, żeby podeszli bliżej, żeby pokazali swoje mundury. Może ktoś wyczai, co to jest, ale to może być portiernia po prostu, nie? Na komendzie policji w Meksyku. Ojej. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. O, motorzysta. Kakashi motocykl. No. Paczkę z ludzkim miodem. O, a to pana telefon dzwonił, to ja to mój. Też się spojrzał. Pan dzwoni jednak. Pan weźmie, pan odbierze. Kogier Inpost przyjechał. Tylko na ćwiartki, czy przez cztery. Ojej. Oj. Pani przyszła odebrać. O, ale nie ma kapelusika tego swojego fajnego. Ale... Pojka jest. Oj. Słyszałeś, Władziu? Dzwonią. Rozpaczkowanie, unboxing na żywo. A jednak nie. Jest podpisywanie. Odebrana. No, podpisane. Dla pewności, żeby się nie pomylić, które odebrane, które nie. O Boże. Grapes kupił na bogato, no. Ej, ten telefon! Telefon podniósł! O, wstaje. Może u kolegi pójdzie. Nie wiem, pod kamerę idzie. Może on będzie. Opa! O! O! Ej, ten to najlepiej zaraz drzwiami by wjechał. A nie, tam jest normalnie zjazd. Myślałem, że on tak sobie podjechał. Ty, ale po takim zjechać? To wygląda jak takie mini schody, nie? No. Ja bym się nie odważył po czymś takim zjechać. W sumie nie wiadomo, jaki to ma spad, ale wygląda, jakby miało duży. Madre mia, żyje jeszcze? Tak, żyje. Mogę pokazać, tam aktualnie siedzą, to nie ma zbytnio co oglądać i puszczać. Trzeba poczekać, aż wyjdą. Cały dzień, w sensie, no nie wiem, czy cały, bo tam jak streama szykowałem, to sobie zerknąłem raz czy dwa, to młody tutaj spał. Więc możliwe, że nabierał siły na wieczór. O! O, jest, czekaj. O. Panie szanowny, pan się obróci jeszcze raz plecami. Chcemy przeczytać. My tam zadzwonimy. A może to poczta jakaś? No Meksyk to wiemy. Ja przedzwonię. Anubis jakiś, Securida Privata Anubis chyba. To może to jest jakaś portiagnia? O, już mówi, kamera voice. No jak kamera voice? To niemożliwe. O, chyba ona zwykła. No już myślałem, że coś fajniejszego. Tak, w Meksyku listonosze chodzą z bronią. A wiesz pan co, panie Bagetasie Wielki? Mnie by to nie zdziwiło w żaden sposób.
Jakoś tak Meksyk się kojarzy. Jakoś jak czaju zapasz. Ale... Ale to do siedziby pewnie będzie numer, a nie do nich. Czemu powiedział Jessa? Jessa. A mi łoka. Tu ci dzwoni. Ej, jakie tam echo jest? Dobrze nagłośniają. No? Ze drzwiami stanu. Słyszeć. Prawie ksiefu. On się nie będzie stresować. O. Ciekawe, czy ma permisję do wyłączenia tej kamery. Na razie chyba ją trzepie po prostu, bo słychać tylko puknięcia. Więc na razie jest... Trzepie kamera, potem nie wiadomo. A tak fizyczny jest przeprowadzany. Siemanko, Michał Filofilix. Siemaneczko. Stawcie łapkę w górze w ogóle, bo tych łapek to ja nie wiem. Pokradnie wam, czy co? Chłop zaraz wsparcie przez Baogęga. O, już! Już wyrywa! To właśnie widzicie, to co mówiłem. Omnaderon rycerz. Dziękujemy. Siema, Łukasz. Nie ja. Franek, jak ty właściwie rozróżniasz żonę od jej siostry bliźniaczki? To proste, wkładam rękę pod sukienkę. Jak zaczyna jęczeć i rozszerza nogi, to jej siostra. O nie. Panie, Aramu, Aramu. To samo znalazłem. Panie Aramu, Aramu. O, jakiś chłop z telefonem przyszedł. O! A to jest telefon? Taki jakiś większy. Jak radyjko takie. Ksz, ksz. Wsparcie, ksz, ksz. Do bloku C, ksz, ksz, ksz. Bez odbioru, ksz. Meksykański peja. I faktycznie peja trochę wygląda. Profila. Taki młody peja. Młody rychu. Co cię boli? Baofeng już tam się gotuje się. Ej, mam dźwięki Baofenga przecież. Ciekawe, co by zrobili, jakby usłyszeli Baogenga z kamery. To było UV, coś tam, coś tam. Jak piszę UV, to liczę... UVB chyba. Ale z kreską? Nie. A bez kreski jest. To my mamy swojego Baogenga. PDN z kreską. Szpiedzy z Rosji się odzywają. Wziął Baogęga do ręki. Coś przemija, interferencja jakaś. Jeszcze po rusku do tego centrala gada. Siema, Domofoniarz. Siemaneczko. Siema, Mochanowski. W ogóle jaki tutaj ten... Mochanowski, przepraszam. Każdy inny jest całkiem inaczej ubrany. No. No jaki Iwan, jakie Szynesia to osiem. No jak to tak? Siemanko, Marcin. Na razie u Madre Mia leżakują na kanapie. Bo efekt w rękach jest. Popsuty jakiś. Ojej, a Google User. Brzmi jak... Brzmi jak świetna zabawa. O! Dokumentację techniczną przyniósł tej kamery. Ma wytrzeć. Ale jak to się przez kamerę? Kup się Mega nazywa. O kurwa. To jest cisza? Patryk Vega. Ojej. Zdać po mnie? Chłop widzi problem. Podręcznik do informatyki przyniósł. Jakieś IO było u nich słychać. Jezu, ile tu ludzi jest. Co oni tu... Projekty na przyczkę. Też ja nie dziwię, że... Spizgane grześ. Też mi się tak wydaje, to chyba tak... Nie jest normalne. A pan by chciał pracować w takich warunkach? Nie. Ludzie wchodzą, wychodzą jak u siebie w domu. Oj. To on tam robi chuć.
Zaraz miałczeć będzie do kamery, jak ojciec Madre Mia. Jak opa. Ciekawe, czy ojciec dalej śpi na kanapie na dole. Puścił kota? Dobra. Telefon, bałogęk, kot. Chuj tam. Dobrze jest. Ciągłość... Skoro lubisz to w CS-ach grają. No właśnie, z tym mi się też kojarzyło. Ciągłość kanoniczna zachowana. Polish Potato byliśmy, ale na razie siedzą pod kamerą. Nie uknąłem dla jego. Ojej! A może to jakaś to Kolumbia jest? Suki nie chcę znać. Dobrze. No chyba właśnie była to Kolumbia. A, no to wszystko jasne. U was też tak najebało śniegu? Kolumbia. U mnie w sumie chyba nie ma, ale nie jestem pewien. A u pana? U mnie trochę, no, trochę. No to wysłałem ci dzisiaj zdjęcie. A no tak. A, o Boże, ale ależ pan sieć łapiesz, ojej. Nie wiem, no. Że tak? Ojej. Przecież jak 5G było. Jak 2G wyłączą w Rzeszowie, to pan się powiesisz. Ale to 5G akurat było teraz. Jasne, jasne. A u czatu, u czatu pada śnieg? Kolejne globo! I faktycznie. Tu. Jedzenie w reklamówce bez pudełka. Ręce wam od wiadomo czego odpadły, czy co? Dawać te łapki, bo was interferencja Leonardy Bożej w nocy odwiedzi. Tak jak powiedział pan kontakt, ja się sprzeczać nie będę. Ja bym się bał sprzeciwić. Ja to, że. Kusi mi... Ja Leonardy się boję. Kusi mnie trochę jakość zmniejszyć, żeby takich lagów nie było. Bałogęk tam na pełnej gada. A jakby im Last Christmas włączyć? Okej. Okay. Nie wiem, tak randomowo mi się po prostu pomyślało, że... Akurat teraz święta, tuż. Może... łapki zgaci i teraz, a. Może i ruski szpieg się odzywa, ale przynajmniej Last Christmas włączy. Oni tam obchodzą Christmas? A chuj wie. Piosenka jest wszędzie znana. No. Jakie echo tam... Oj, szybko ojej. Do wody! O, święta? Ta pani chyba zna. Piękna piosenka. Co ten pan robi? Niech zostawi tą kamerę, ładna piosenka była. Ej, oni... Czy to no, jest choinka? Kamera na choinkę, tak, a co? A, no to tym bardziej, no to trzeba wtedy. Oni teraz wszystkie kamery przeglądają aktualnie. No ale proszę przestać. Jaki wystrzelony. Ej, jak ten, co spotkaliśmy wtedy, tego, co kazał ci kamerę wyłączyć. Pamiętasz? A no. On też był taki, taki sam, takie same oczy. W Kolumbii zawsze białe święta. No tak. Może i nie jest chłodna, ale za to przynajmniej biało. Łapki w górę dawać, bo zaraz Ryzyk wpadnie na szybki seks do was, koniedal. No kto nie dał, miało być. A, kto nie dał. Przepraszam. No chyba, że daje konie też przy okazji, no potem... Od bezdomnego. Ej, w ogóle jest 365 osób, 164 łapki. Ja pierdolę. To widzicie, jak się znęcają. Uważam, że ta kamera ma potencjał na papieżową, też tak uważam. Oni jej raczej nie wyłączą, raczej nie mogą. Nie wiadomo, czekaj. A nie, no w sumie papieżowie jeszcze powinni być tam aktualnie. Bo u nich jest dopiero wczesna godzina. Oj, telefony. No to standardowe jest już wielokrotnie. Boże, ale choinka jest. No, czyli to ten Last Christmas może być. Może być, nawet powinien być. Siemanko, Miczu. Choinkę pojebało. A czemu? Proszę pan, to jest pod święta. Nie, to na zewnątrz. Na zewnątrz słychać, to nie u pana. Nie, to tutti. Nie, to u nas. Na kombi mi się włączyła. O, już wyłączyłam. Ona muzykę wyłączyła tą w salonie. Może... Bombki z graną MP3 z AliExpress.
Oj. Będzie nagrywał? Czy to nie jest może jakiś siefu albo ktoś? Nie wchodzi do środka. Przepraszam, czy mogę wejść? No jak pan musi? Zagmalna sytuacja. Nagram to na potem. Ale mogę to wejść, tak? Proszę, no, jak już pan jest, to... Kiedy pewna osoba chce kupić kabel do ładowania telefonu. No nie? Tak. Musi pan... Ona się sama obsługuje. Musi pan kiedyś opowiedzieć, jak będzie już można. A co, teraz nie można? Nie wiem, nie chciał pan nigdy opowiedzieć tej historii. Myślałem, że nie można. Ja już mu opowiadałem chyba na streamie kiedyś. Nie, nigdy. A to, kiedyś wam opowiem. A już myślałem, że będzie pan opowiadać. Ja ostatnio sobie ją wspominałem w głowie i się śmiałem. Chciałem się znów pośmiać. No ja właśnie jak to my mamy gagę. Jak oglądałem na YouTubie streama, to ten pan miał wypowiedź swoją i przypomniał mi się. Bo on wypowiedzi ma piękne, ale na miejscu... Ajaj. O, to stamtąd tak chyba, żeby dwa razy nie chodzić. Kiedyś wam opowiem. Nie opowiem, bo mało łapek jest na czacie, znaczy na tym streamem. To pan powie, ile musi być łapek, żebyś pan opowiedział tą 500. Historię. No nie, no tyle to nie będzie. No to życie. No ale no, czemu pan nie chcesz opowiedzieć? No bo to nie jest jakaś nie wiadomo jaka historia. Pan się boisz po prostu interwencji poselskiej u siebie w domu. Ale ja już tam nie pracuję. A to, no to też mówię, że w domu. I lokal został też przeniesiony, więc jak ten pan tam przyjdzie, to powie, że już tego nie ma. Bo jest, ten lokal jest tak 50 metrów dalej aktualnie. Ten pan jak będzie chciał, to wszędzie zrobi interwencję. O, patrz, Seba trafił. No. Trafiło, kogo chodzi. O. No, no kiedy wam opowiem. Dobra, to tylko tyle zaspoileruję. Że jest to historia związana z panem Grzegorzem Braunem. Kiedy pracowałem w sklepie, w serwisie, w sklepie takim komputerowym. I on ma biuro poselskie akurat w Rzeszowie. I też... no i przyszedł tam. Z pytaniem, z potrzebą. Kilkukrotnie nawet. No kilkukrotnie byli nawet. Oj, to ten jak z tyłu nagrywa. Na TikToka będzie. A, tutaj Zoom? Gąsowski nagrywający. Gąsowski nagrywający w Wizytronie. Kurwy loże, szczęść Boże. Jedna rzecz mnie też Jedna rzecz mnie też zaskoczyła wtedy. Tylko nie pamiętam, czy to było za pierwszym razem, czy za drugim razem, jak był. Ale albo za pierwszym razem, albo za drugim razem przywitał. Nie, chyba za pierwszym razem to, bo jak przyszedł, to od razu rękę do mnie wyciągnął i się przywitał ze mną. Ale nie powiedział szczęść Boże, nie? Nie. Powiedział chyba dzień dobry normalnie. Ale byłem mega zaskoczony, tak jak wyciągnął tą rękę do mnie, to tak nie wiedziałem, co zrobić. Panie, byś pan jedno złe słowo powiedział, to byłbyś pan wyniesiony jak ta choinka z sądu. Jest prowadzona przekmina na temat śpiewającej kamery. No to. Pan notatkę zrobił, służbą. Spytał, czym jest miłość, bo za spokojnie tu jest. Być fisiem na drzewie zamiast liści, bo by myślał, że jesteś komunistą. No raczej wręcz przeciwnie, bo chyba miałem nawet taką jasno-niebieską bluzę założoną, co mógłby mnie podciągnąć do innej grupy ludzi ewentualnie. To nie jest męski kolor na pewno według niego. Ej, więcej klientów! Trzeba przygotować... O! 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 O, właśnie, o, trzeba ojej. Przygotować. Teraz to będzie nagrywane, dopiero. Oj! Oj! Faktycznie Last Christmas. Last Christmas w tym sklepie, panie. Zwalniają się. Towarzysz biorąc, co macie do komunistów, o nie! Przyszła, żeby lepiej słyszeć.
Odpina wszystko. Odpia chyba. To Grażynka taka typowa polska z tyłu. No. Kasę też powinna odpiąć wszystko. Na amen. Wszystko. Ej? Czy tutaj nikogo nie ma? Może po jednym małym miałknięciu. No nigdy to nikogo jakoś wie pan. Jedno małe miałknięcie jeszcze nigdy nikogo nie zabiło. I miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu nie przysporzy to niczego złego. To miałcze. Słychać starego już. Podgłośny. Słychać go. Stara, jak się wydarła, człowieku! Siema, Kiko. No bo on jest już wkurwiony, że znowu będzie spał na dole. On to pierdoli, człowieku. On tą kanapę zaraz wyniesie. Ale mnie dziwi, on oskarża cały czas kanapę, a mimo wszystko jej nie wymienia. Jakby mi przez pół roku kanapa miałczała, to bym ją wymienił w końcu. Na taką, która nie miałczy. Może ona na tygodniu była wymieniona. Jak nas to nie było. Ale że nie miałczało, to wstawili starą. Siema mafia Kieślu, siema tu i tam. W innym miejscu nie miałczała. Co te takie jakieś czarne kreski są na tej podłodze? Trudka na koty, bros panie. Nasrał kot. Klasyczne włoskie wiadomości. O, to już jest przeginka. To jak ta kota nie będzie chciał zejść. Słychać go cały czas. Bardzo głośno. Ostatnio stary zszedł na wiadomości z telewizji. Dopiero poszedł mafia, Kiślu, team. A więc... O! Patrz! O! O! Wyłonił się. Ależ krzyki. Gadco. Gad. Widać mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Ale jak się wyłonił. Jak się boi. Wyobraźcie sobie, że pewnego pięknego streamka akuratnego Mysterius... Czekaj, bo mi się zaupiło. Puszczając kota na kamerze, Madre Mia, wkurwiony Madre Mia, schodząc po schodach, spierdala się z nich. Ojej. To jest lekkie osranie, ewidentnie. Dziękujemy za donate'a. No młody ma przekminę. Co nam pierdoli? Coś gada? Jedno słowo. Jedno słowo powtarza. Oj, chuj. I telewizja. Brodę zapuścił. Po prostu nie ma czasu się golić, taki zapierdol w domu. On proroczy grafik najprawdopodobniej patrzy się na kamerę, bo liczą na to, że coś zarejestrowała pewnie. Jak się zdziwi, że kamera nie działa dla jego. Ej, ale tam będzie chyba nie ma kiedyś zalogować. Dysku podłączonego, nie? Nie. No. Więc nawet nie ma opcji, żeby ona coś zarejestrowała. Może mieli kartę pamięci jakąś włożoną, a ona wiesz, już się skończyła. Matka nie ogoliła synka. Jest ta klatka w Rosji, gdzie... Mówiłem, że tutaj ludzie wchodzili. Najlepsze, że oni nie wchodzili do tego ładnego tutaj, tylko tutaj, gdzie w sumie na pierwszy rzut oka nie widać, że są drzwi, ale są.
Ej, nie widziałem, że tu są drzwi, serio. Są. Myślałem, że to ściana jest. Sami oni tu wchodzili. Ależ coś kurwa. Buczy. Mistrzowie kamuflażu, człowieku. Komagni na pewno nie znajdzie. Drzwi pomalowane w kolor ściany. Klamki nie ma. No. Zawiasy tylko widać od zewnątrz. No. Ja bym włączył coś takiego, co by Rusków zdenerwowało, sprowokowało ich do wyjścia. Tylko co? Znaczy pan, no nie wiem, cokolwiek głośnego pan załączy, to myślę, że wyjdą. A ten Koreę Północną? Można najgłośniejsze, być. Co mam. Korea jest... Chyba najbardziej nagłośnione, nie? Zaraz obok What is Love. Jest pogłos. Idealne drzwi antykomornikowe, no tak. Siema, szyna. O, siema, szyna. To jest Załyńskiego, ile można. To ma być głośne, a nie takie spokojne, że się siedzi i coś gada. Pierdoli kacopoły. Jak wejść przez te drzwi? Musi ktoś być w środku pewnie. Albo musisz mieć awaryjną klamkę. Jak na Wistrodiu. Magnes, panie. Jakieś potężne nody mowy przekładasz i ciągniesz. Rozdzielnia? Tak delikatnie wygląda, nie? Hmm? Prawda, jest dziura na klamkę, czyli noszą ze sobą klamkę. Naciśnij E, aby wejść w interakcję. Tak. O. Nierozdzielnie, tam jest klamka. Obsada nam się chyba zmieniła. To jest pani jakaś... sprzątaczka kompa odpaliła. Pasjan seksu. No zoom na kompa niewiele da, panie Michale. Takie o. Sprzątaczka teraz porządki na pulpicie robi. O mój. Posprzątane to można w CS-a pograć. Oj tak. Cześć, cześć, cześć. Tutti jeszcze. Oj. To ja tak z dupy zamiałczę. O! Kuda to. Jak patrzą, czy do jakiegoś kota nie nadepły. Widziałeś to? Pod nogi spojrzała od razu. Albo ściura jakiegoś nadeptały. Jak kot. To ty miałczysz? O! Oj! Kamiera! No jak kamiera, no... Kwieciarnia, kociarnia. Na jedno wychodzi. Kak kamiera. Kak kamiera. Oj, oho! To są najlepsze reakcje takie. Tak najpierw tak dziwił się na kota, potem się odzywa. O ja pierdolę. Kak was zawód. Zaczęły szeptać między sobą. Ale ja to wsio słyszę. Ja wsio normalno słyszę. Przepatrz. Pasmatrujcie na kamerę. Pasmatrujcie na mienia. To teraz nie będę pewien. Spojrzała się! Wyznajecie Titi Roaster? Mienia zawód Lil Ashi. Dagestan. Znacie Dagestan? W Rosji Dagestan. Titi Roaster. O, włosy w koka, panie, zaraz będą. Na Dila wszystko będzie.
Jak sytuacja u Włochów? Panie Szymonie, aktualnie młody przyszedł. Tak, pamiętamy proroczy graf. W ogóle nie przypadek, że położone obiektywem do góry, jeszcze tak w stronę kamery, nie? No. O, świetne. O, wodka przyszła! Priwiet, priwiet! Skłonko tej wodki, tam wrócę! Jak wodka? Nagrywa się. Dobra ci. Ej, ona chyba... Ja nie pani Maju, Paruski. Tak jak spod okularów do ciebie patrzę. Czeski, jo! Na ciężka, da? O co się pyta, nie rozumiem. Dwa razy Big Mac i Cola! Kontrola KGB, czy obywatele dywersji nie planują? Coś... Polski powiedziała. No pewnie po akcencie. A co Briat? Ale ona co da gliba, dlatego ona się pyta. No to niech da gliba, no to co to? Ale paci mu tak ksyceć! Ktoś kwiatka się nie bawią. Spójrz, dywersja, da. Polska dywersja przyszła, da. Sto drogę pójść. Coś się popsuło. Ej, czekaj. Jaka rozgadana ona jest, panie. Czekaj, stonoga. No niech sobie ze stonogą porozmawiają. A tak na rusko kwiaciach, nie? No wiesz, coś się popsuło, nie było... Będzie da. To powtórzę jeszcze raz. Co? No, pan jak słucha, ten to czarno też. Kurwa, głupie społeczeństwo. Ta kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów z PiS-u. Jak imbecyli? Zobacz, czy donaty się nie wykrzyczyły. Już sprawdzam. Jak coś głośnego dla ruskich, to może to. A to w sobie... A to jest ten. A dobra, czekaj. Dobra. Tylko muszę na drugim kompie. W sensie na tym. Odpalić. Freestyle. Dobra, niech będzie. No to hymn jest. No, ale jakiś taki, wie pan. Delikatnie podkręcony. Ojej. To Polska Warszawa znają? Co? Coś tak mówili? No, no. Polska Warszawa. O oh fuck! O oh, ja pierdolę! Ja nie sądziłem, że to aż tak podkręcone jest. A ja akurat wtedy sobie podkręciłem. Czy to międzynarodówka? Jak to ja pierdala? No to po głośniczku może. Jebło jak rakieta w ruski czołg. O, da. Da. Proszę sobie nagrać, potem sobie znaleźć. Na Shazamie. O, tam ma na dwa telefony. Telefonu pod kolor tego. Tak, dla pewności. No. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Halo, policja, kamera do mnie gada. Co z tym kruszowaniem się dzieje? Ważne pytanie. Kilebik, człowieku.
Same hity dzisiaj. Opa to. Kolejno. Tylko czy mam wyłączone wszystko? Tak, żeby nie... O, człowieku. Ależ tu napierdala. Zatem ma telefon wyżej, robi za hotspot, żeby do nosy do siefa szybciej docierały. Łapią hity za granicy. Tak. Czekaj, gigaset miał być. Ja nie słyszałem, panowie, proszę o uwagę. Możliwe, że to od noise'a od telewizora. Bo to na 100% jest Rosja, na milion nawet. Chyba, że z translatora. No i wyłącz to pudło, mam dobre słuchawki. A, to u Noisa. To ja. O, znów ktoś chyba boty odpalił, bo 1000 osób jest. Aha. Tak, u mnie jest The Voice of Poland, dokładnie, no. Przyciszysz troszkę? Proszę. Przed sobą, o. One mają Starlinka jak Białoruś. Chyba tutaj dźwięku nie ma, wiesz? Osób 1000, a o łapkach zapomniał. No dokładnie. No, przepraszam. Ja byłem do gniazdka tych widzów włączyć. Znaczy, przepraszam. Szukam dalej. Ja przepraszam za wyciszanie się co jakiś czas, ale nie chcę smarczyć na pełnej głośności. Proszę pana. Nikomu by to nie przeszkadzało. No tak, oni zawsze słuchają jak żre. Tutaj ktoś dzisiaj spał na pewno. Siema Galileon. Więc ja bym się pokusił o takie w miarę ciche miał. Nic nie robi. Nie zostawili łapki w górze, więc jakiś bot. No ani też się na czacie więcej osób nie udziela, więc na pewno bot. Pozdrawiam widzów z Rosji, z Meksyku. albo to z Kolumbii, ten facet, co TikToka wrzucał. No właśnie, może. Po prostu Adam, już pojadłem. Już na razie nie chcę. Tymczasem no i się za 3 sekundy. Nikt się nie zgłasza. Nie ma zgłoszenia. Bryte z wielki. O! Kochani, jeszcze 107... O nie! O nie, babcia jakaś, nie. Babci nie chcemy męczyć. Tutaj bym tak na pełnej temu panu włączył coś. Mówisz? No. Taki syrenę jakąś. Taki jeden dźwięk tylko. Tak za dwa. Ależ tam telefony dzwonią u nich telefoniczne. Ej, co ja tam robię? Ej, faktycznie, jak pan? Panie Noisu. Kiedyś miałem takie okulary. I fryzura bardzo do pańskiej podobna. Fryzura bardzo podobna. Autograf zostawiłem, a widzicie właśnie. Jopany i w Kolumbii siedzi, a potem wytrzesz, trzeba. Chiński Noisu. Nie, no z profile naprawdę bardzo do mnie podobne. No, gdybyś. Bym pomylił. Brat Noisa. Niemówiony brat mój. Hello, nice killer from Columbia. Do you hear me? Michael! O. Michael! Michael! Look at me! Kasa pod ladą. Uśmiechnął się, no. Ty chuju, Galileon. Kilogramów brakuje! Ostatnio jak się widzieliśmy, to tak mi powiedział, że przytyłem jak świnia. No to nieprawda.
Ale poprzednim razem, jak mnie widział, to dużo chudszy byłem. No to poprzednim razem, jak cię widział, powiedział, ale chudy jesteś? No niestety nie. No nie wiem właśnie, myślę, to się dowiedziałem czegoś nowego. A przeczytałem, zdążyłem. Ale peposz? A to tam. Jednojajowy brat bliźniak Noisa. Półjajowy. No, BRTN, na takie rzeczy nie patrzymy, bo łapek nie ma, więc fakę. Ene duerike? Fakę. Fakę. Pan tak mówisz, a kiedyś jeden gościu, albo goście, kupili boty i potem, jak pan powiedział o łapkach, to jeszcze na łapki, więc to... Wie pan. To ja nic już... Koniec. Najlepiej nie reagować. Pójść tym ruską Bliad Traktor. Nie wiem, czy kojarzysz, ale na YouTube znajdziesz. Tamten typ się drze fest, myślę, że to ich wywabi. Dobra, będę myślał na uwadze. Tak, pan Pikuś, można. Moim zdaniem, a co, nic to, nie przeszkadza. A co to jest glo? Ten taki papieros, co się... Podgrzewacz do tytoniu. A, ten! Takie coś papieroska małego do niego wtyka. No, to samo. A. No mi glo to się z Glovo kojarzy i się dziwiłem, że chłopcy sobie dostawca z Glovo ładować czymś. Przepraszam. Ojej! Przepraszam. Naprawdę tak pomyślałem, że jakieś... Ładowanie dostawcy z Glovo. Dostawca może być na rowerze elektrycznym. Może. Albo Tesla. Znaczy... Albo Tesla. Kuję panie, pan Pikuś. Dostawcę ładować prosto w kiszkę stolcową, napisał pan Damian. Ja zawsze lubię dodać, kto napisał, bo potem wyjdzie. Doświadczenie. Tak. Z jego strony widać. O Boże, jak chory. Jest mi ciepło, ale jednocześnie jest mi zimno. Czujesz? O, właśnie widzicie. W sensie zimno mi i się nawet trochę trzęsę z zimna, a jednocześnie mi ciepło i się pocę, bo mi ciepło. Ma pan okres jeszcze? Czy już nie? Spóźnia mi się. Od czasu pana przyjazdu mi się spóźnia. O kurwa. Ja przepraszam, zostawiłem, że tak powiedziałem. Zostawiłem mleko w sklepie, muszę pójść. Ja chory od dobrego tygodnia jestem, ale nie mogę się ani rozchorować, ani wyleczyć. Tak stoję w martwym punkcie. I to wygląda jak klatka schodowa w jakiejś szkole. Korytarz taki. No to zalęgniemy. Może ktoś wyjdzie. No to alimenty. No oczywiście, że pamiętamy. Jasne, że tak. Dużo się udzielałeś, to ja twój nie kojarzę. Ja a też. Mam chuja wam pamięć. Idziesz pan albo nie idziesz, no, albo w te, albo we w te, albo chory, albo nie chory. No, proszę pana. Zdecyduj się pan. Decydować, no. Mimo tak przy nadciśnieniu. O, Peter PKP. O. To też może być coś na rzeczy. A w sumie? Aha, bo po tym miauczeniu jest intro jakieś. No ta. Dobrze, że u Madre Mia nigdy do końca miauczenia nie dochodziło. Byłby lekki przypał. Tu. Kocet spalił tam. No to panie, no. Interaktywna tablica. Lil Dom Uidzie? Lila Ashila. Koty muzyczkę puścili, no. Pan kontaktu z ogłoszeniem obywatelskim. Ogłaszam wszemi wobec, szanowne panie oraz szanownych panów, administrację i gości, wszystkich zgromadzonych, pijaków i złodziei, idę zapiekankę odgrzać. Ja kilka dni temu też miałbym odgrzaną zapiekankę, gdyby nie babka to... Babka na górze, przechodzę z pokoju do pokoju, z pokoju do pokoju. Kilka dni temu też miałbym odgrzaną zapiekankę, gdyby nie to, że kot przez sekundę nieuwagi ją zapierdolił i wyjadł całą górę z tej zapiekanki. Ja pierdolę. Smacznego, panie kontaktu. Smacznego, oczywiście. A, bo ja mówiłem, że ja już nie głodny jestem. Aha. O! Przemoc domowa zaraz będzie.
To podgłośnij sobie. Przed chwilą mi kazać przyciszyć. To już teraz sobie podgłośnij jednak. Oj, ale huk. Siema, Beret. Baret, przepraszam. Straight ej, from the front. Widziałem, ktoś na steczny poszedł? Ludzie tutaj są, trzeba powolutku. Jest też kanapa. Nie, Kuba. Uspokój się. Uspokój się. O. Oni chyba wiedzą już. Od razu na kamerę spojrzą. Ale wziął krzew. O, liścik zostawili. Ja może zrobię takiego zooma, żeby gaci dla jego nie było widać. Uspokój się, zda. Spokój się, spokój się. Spokój się. Czemu u Gruskich zawsze jest tak agresywnie i w ogóle, nie? Zauważyłeś? Taka mentalność, panie. Nie ma kotka. Na kamerze gadają. Ej, zapierdolić zaraz bułę. No. Jemu się nie chce tam wchodzić. Nie, ja się to bobowa idę o tej godzinie. O? Internet mi wywaliło, nie? Nie. Może takie... młody wyłączył. A może? Kontakt. Powiedz tej szanownej pani, że dziś śpi bez kołdry. No i do it. Nie, ja już nie. No i do it. Po chwilę ktoś nie zgasił internet na tydzień. No. To czasem zdrowo odpocząć od internetu. Oj tak. O kurwa, ale bujo. Ależ tutaj... Ojej. Cykliści, panie. Tu ej, mieszkają. Tutaj dobry byłby alarm peposz. Bo nawet jest ta, patrz, taka... To? Nie, no to też, ale tutaj no. Tam alarm, o to no. To? No. Jakby guziczek. W razie potrzeby rozbić. Tak. No to włączam alarm. To mamy teraz potrzebę akurat. Człowieku, jak to jest Rosja, to nic się tutaj nie wydarzy kompletnie. Oni pewnie co chwilę takie alarmy słyszą. Będzie bleć na chuj. Prąd zaraz na klatce odetną, żeby przestało wyć. Ja miałem kiedyś, jak miałem mieszkanie z piecykiem, to miałem czujnik czadu, nie? I była sytuacja, że sąsiadka, mieliśmy połączony komin na tym samym piętrze, przez ścianę jakby, nie? Ona po jednej stronie, ja po drugiej. I było coś takiego, że ja paliłem w tym piecu i sąsiadka wezwała w tym czasie kominiarza, żeby jej komin wyczyścił. I on, zamiast wyczyścić i wybrać sadzę, to przepchnął wszystko do mnie, nie? Ja tak siedzę i słyszę, jak mi coś wyje, nie? Patrzę, kurwa, czujnik tam 300-400 tych jednostek, nie? I wiesz, jakby najgorsze, ja otwieram okno, całe te, a to gówno cały czas wyje. To tak wyło, że wytrzymać się nie dało, nie? Pod poduszkę chuja schowałem, żeby go uciszyć. Dość, kurwa. Ile można wyć? A to było... pana oczy się same zamykają. To było zajebiste, bo ja tak, wiesz, coś wyje, przechodzę obok czujnika, o, tam 300 jednostek, idę dalej i takie, wiesz, po chwili, zaraz, jak 300 jednostek? On Zeko zawsze pokazywał. Coś czuję, że dziś szybko zacnę. Bardzo dobry, regenerujący sen dla mnie. U mnie montowali te czujniki, ale jakieś rozjebane, bo ciągle piszczał co chwilę w każdym mieszkaniu. O! Tu jak ładnie jest. Widziałeś? Proszę pana, jakie świetne. O! Oj. Tam łożysko w kamerce słychać, że silniczek. On by chciał, ale on nie może. A czekaj, podkręcę go troszkę. Oj! Łożysko dla jego bolesne. O kurwa.
chociaż Gruja Dub dobrze działa. No już nie pojeżdżę. Ona o coś zahacza. Bo ją tak... Do góry ją tak jakby, a nie, jednak nie. Kręci się gorszy minus 5. Ej, była kamera kiedyś już. A coś się tu działo? Nie pamiętam. Okolica ładna. Ej, w drugą stronę, a nie, dobra. Ale jest 360, nie ma. Takiego pełnego obrotu. Jest 359. Zaprawdę powiadam, dziwne miejsce. A nie, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że była kiedyś. Zamiałcze. Takie niebieskie rękawiczki to ma lekarz, jak bada prostatę. Panie Przemku. A co może chce pan opowiedzieć? A faktycznie one są takie większe. Chyba. Mhm. Ej, może zobacz. Pan też chce opowiedzieć? Tutaj w ogóle strzykawka jakaś, to może byśmy sobie odpuścili faktycznie. A no dobra. Widzisz? I zegar tutaj się i tak zatrzymał, więc... Wie pan, co to znaczy. Time is not ticking right now. Na 12 godzinie się zatrzymał. To właśnie widzicie. To nie ma co. Dom narkomana. Ej, tam my myślimy, o pewnie jakiś biedny, starszy pan. Zostawmy go. A tymczasem wychodzi łysy Semik. Zde, Pagorski! Nie! Odpalony jak. Nie. Ktoś wziął złoty strzał i gnije na kanapie. Ojej. Nie masz troszkę kokainu? No. No jak kokainu, to starszy pan miał być. Zegar dla jego zatrzymany. Zegar, to nie, to nigdy nie działał. To atrapa. Kokołkę my zajebali. Przedali mi za kokainką. O, bałgank jest walony, patrz. Ej, taktyczne spojrzenie jest tako. Nie weź UVB. Okej. Okay. Weź się szutają. Danlona! O mój Boże. O Boże, serduszka dla Danlody za tak dużego donata. Nie wiem, na lepsze jutro, żeby nie było. Ale do pierdzieliu, do pieca. Ale zajeba, o mój Boże. Ej, on przyłożył bałaganga do kamery. Pan odpowie mu na bałagangu jeszcze raz, może. O. Ty, bo dywersja z Polski się łączy. To z Rosji. O. Z Rosji. Jakiś Iwan i do tego nie gawagi. Ja chyba dam trochę gorszą jakość, wiesz? Mniej lagów powinno wtedy tu być. Dobra, jakoś jest pasek w tych czasach. Chyba mi też. Boże, jak głośno. Co oni dzwonkami Jezu. Zagłuszają? Iwan i Delfin. Iwan Niegaveri. Anna, Wasili, Fiodor, Siewczenko. Młody dalej na kanapie. Przejdźmy się. O, widać nogę dla widać. Jego. Widać parówkę. On już tu będzie siedział pewnie. No, będzie czatować teraz. Żeby stary mógł pospać chwilę. On i tak nic innego w tym domu nie robi to. Trzeba naprawdę zacząć tam codziennie wchodzić. O losowych godzinach, puszczać po jednym miałknięciu, nagrywać reakcje i na streamie pokazać taką kompilację po prostu. No, dzień z całego tygodnia. Dzień jak co dzień. Rozumiem. TB, ale co? Taktycznie schował się w rogu, żeby znęcenia się nad koniem nie było widać. Na wypadek, jakby tato przez kamerę patrzał. No bo kiedyś. Kiedyś było to. A czy wrócą kamerę po prawej stronie, o to chodzi?
Zadzwonię się nad koniem. No to nie wolno tak robić. Koń to jest zwierzę. Jechał pan kiedyś na koniu? Nie. Ja też nie, a teraz znam też kogoś, kto nie jechał. O, dobrze. Faktycznie. A ja dotykałem kiedyś konia. Na polu. Obcego. O! No i właśnie dlatego nie jechałem, bo się bałem, bo z kolegami szliśmy polami, bo my po wiosce zawsze polami chodziliśmy i jakiś chłop konie tam trzymał na polanie, nie? I się pytał, chłopaki, chcecie się przejechać na koniu? A my, że nie, bo jest obcy. Było lekkie obsranie. Ale on nie sprecyzował na jakie, proszę pana. No właśnie. No właśnie, widzicie. No. Obcego się nie dotyka. Browar. Browar czy energetyk? Razem najlepiej złączyć. Dłuższa wytrzymałość. Imperator z Blackiem na przykład. Oj! Albo gąbek chociaż. Ale ej. To jakaś... O ja pierdolę. To też jakiś wschód na pewno. Zobacz jaka kuchenka. Ale to fajne, bo... Piec, no. To miałem na myśli w sumie. Fajne, bo i sobie zagrzejesz, i sobie ugotujesz, ocieplisz, usmażysz. Fajne to jest. Danlona dzisiaj ciperki. Light strong spicy piri piri, które nie są spicy. Kot wleciał kominem na 17 po remoncie. O, alkohol to wróga trzeba wmordalać. Właśnie widzicie. Ale to pewnie jest jako awaryjne takie, nie? Bo zobacz, tutaj jest zwykła... A nie, to nie jest kuchenka, to jest tylko piekarnik. Widzisz? Może faktycznie jest to jeszcze używane. Ciekawa sprawa. A w Polsce od lipca 2024 nie mają zakazać takich pieców? W miastach. A chuj wie. Mi się coś kojarzy, że kaflaki, a to chyba podpada pod kaflaka, nie? Piec fajny, ale kto kurwa drewka na gąbie? No właśnie, największy problem. Ta historia z koniami to ta, co obrał mnie? Nie. Nie. No dlaczego pan nie chcesz opowiedzieć historii z Grzegorzem Braunem? A bo mi się nie chce już teraz, panie. No jak się panu nie chce? Pan Barytas wnosi o opowiedzenie historii z Grzegorzem Braunem. A ja oddalam. Wniosek formalny. Tak. Jak tu temat o koniach, to lubię koniary. Dobrze siadają na konia i go ujeżdżają. Panie Grzegorzu, dobrze. No, fajnie. Hotelu z szefem nie ma niestety. Dziękujemy za donate, panie spizgany Grzesiu. Dziękujemy. Wnioski formalne trzeba przegłosować. Wnioskuję o ankietę. O! Widziałeś? No nie, no przecież wiadomo jaka będzie. Ej, stan... Tutti kot? Kota nie szuka. Tutti. Nie, tutti. Sanitarios. O! Ile miało być łapek, żebyś pan opowiedział? Panie, ja już nawet nie chcę o tym wspominać. Tam 500 pan... Oszukane się nie liczą. 500 pan mówił, nie? Oszukane się nie liczą. A 2500 może być? Jak musi? Pan spojrzy. Widziałem, na to się nic nie odzywałem. Siemka, panie Kamilu. No, no to słuchamy teraz. Pan się zapowiedział, jak będzie 500 łapek, to... Nówka Motorolka ma teraz zajebiście kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości, a także w chuj odlotowy gier i wykurwiste MMS-y. Era Omnix nie ma chuja, pamiętam to. To było na równi z tym bankiem, nie? Co tam było wypierdalać, coś takiego. Oj, kiedyś to byli przeróbki. No to słuchamy, panie Noisu, historii o Grzegorzu Braunie. Jest 2500 łapek. To później. No jak później? Ja jestem głosem demokracji, a demokracja to czat. Czat chce. Ale panie, ja nie wiem po co ludzie głosowali, bo ta historia nie jest aż taka fascynująca. Jest. Pan ją za bardzo podkręcił moim zdaniem. Nie, jest bardzo fascynująca, szczególnie moment z jak kupował kabel do ładowania i moment z fakturą, z NIP-em. A faktycznie, to mi teraz przypomniałeś.
Bo o tym zapomniałem, o tym całym. Ja miałem to skrócić trochę, ale to my mamy taka Ragon? Sytuacja też była. No to proszę opowiadać. 2000 botów zagłosowało, proszę pana, bo 400 łapek było wcześniej. Dobrze, to ja w tym czasie puszczę kota, pan napij się wody. Teraz jestem zestresowany, bo wszyscy mnie słuchają. Proszę ułożyć sobie w głowie od A do Z. Zaraz wracam. Poszedł po mleko jebaty. To był ostatni moment, kiedy słyszeliśmy Noisa. No właśnie mówię, że boty to nie my, tak? To wiem. Dlatego mówię, że 400 łapek około było wcześniej, a jest 2400, czyli 2000 botów. Właśnie 2000 botów pana słucha, panie Noise. O, chłop się zawrócił. On tutaj chodzi za tym kotem, ale nie ma chuja, żeby tą kamerę ściągnął. Myślałem, że koleś jest taki mały, a to futryna taka duża. Mini Mike. Dzień dobry, panie Tomaszu. Tam goły typ chodzi? Nie, ubrany jest. Konkupino, proszę tam Noisa przywołać do porządku. Moderator 00. Siema, nieznany. Pójść gadającego kota. Też się muszę wody napić. Czekamy, aż Noisu wróci z mlekiem w końcu. Przyniesie dwumetrową drabinę i wyłączy. A uprawnienia do prac wysokościowych są? Pan Noise mówił, że po mleko idzie, on po prostu musi ciosów unikać w tym czasie. Noise poszedł zgłaszać kanał, aby nie opowiadać. Tak. O, wrócił pan z mlekiem. Usłyszeć. Tak, właśnie nawet wróciłem z mlekiem. O, rzecz niesamowita. Pije się mleko. Pan przedłuża jak może. Pan najpierw poszedł po mleko, teraz pan przedłuża, że pan musi wypić mleko. Pan kamerkę daj, no bo tu się nic nie dzieje. A proszę pana, tutaj facet kotów szuka. A to przepraszam, to nie wiedziałem. No nie wiedział pan, bo był pan w sklepie po mleko. To więc tak. Kiedyś pracując jeszcze w serwisie, w sklepie, serwisie komputerowym, który przy okazji jeszcze obsługiwał... To dobrze, dziękuję. Obsługiwaliśmy też jedną sieć komórkową. No nie będę teraz mówił konkretów żadnych. Ale tam, wiecie, umowy nowe. W sumie to głównie umowy, no bo tam resztę to tam takich rzeczy nie robiliśmy. No i kurwa, wchodzi pan Brown i dwie osoby. To tam on ma kancelarię w Rzeszowie. I swoich pomocników. I nie wiem, czy to było wtedy za pierwszym razem. No tak jak mówiłem, pierwsze co to się ze mną przywita, tak rękę do mnie wystawił. I tam mieliśmy na ścianie takie haczyki jakby i na nie wywieszone kable. I one tak były zdecydowanie po mojej stronie, za ladą. Chłop sobie jakby przeszedł za ladę, wziął sobie kabel, pyta się, czy on jest do iPhone'a. Ja tak się na niego patrzę. Nie wiem, czy powiedzieć mu, że tak sobie nie wolno samemu brać, czy nie. Ale w sensie, dobra, chuj, no to jest Grzegorz, bo on to już nie będę nic mówił. No i mówię tak, to do iPhone'a. To ja poproszę. No to dobra, no to... Czy to wszystko? No nie, bo nie chcieli Błańca, zrobić... bo wam przeszkadza, Przeszkodziłaś mi w bardzo ważnej tutaj historii. No, takie napięcie, a pan przy... Ach. Teraz mnie wyburzyłaś. Ładnie zrobiłaś. Nie żył. Brawo, wszyscy brawa na czacie biją aktualnie. No, i i chcieli zrobić sesję, czyli przepisanie numeru telefonu na pana Brauna, dokładnie. Z pracownika na pana Brauna. I kurde, tam trzeba było podać różne tam informacje i tak dalej. I jakby tam chyba NIP czy coś takiego, no bo to jest jako kancelaria, to jest jako firma. I on nie wiedział, że mają w ogóle coś takiego jak NIP czy REGO, on w ogóle był taki totalnie kurwa w szoku i taki, wiecie, taki totalnie jakby, nie wiem, kurwa, jakby dopiero co się urodził i oni mu tam przez cały czas tłumaczyli różne rzeczy i tak jakby, nie wiem, totalnie nic z tego nie rozumiał. Ale na żywo, wiecie, on ma taki kurde głos, nie? Taki donośny, basowy. Szczęść Boże. Na żywo usłyszałem, co się, ja pierdolę.
Ej, człowieku, jakbyś tylko powiedział, że on tej ładowarki nie może tknąć, to zaraz byłby odpalony stream do Facebooku, interwencja poselska, Rzeszów, sklep taki i taki. No, znaczy w sensie, wiecie, no ogólnie był miły, nie, ale taki totalnie, kurwa, nieogarniający, nie, w sensie taki nierozumiejący, co się dzieje wokół niego. Ci ludzie go tam, wiesz, tak, a, no, panie Grzegorzu, no, to jeszcze tacy mili, taka szkurwa do przesady. Przed spaniem zjem. No i właśnie, no i okazuje się, no już powiedzmy tam ogarnęli te dane, no i ja musiałem zadzwonić do nas na wsparcie, żeby mogli tą sesję zrobić, żeby taki dokument mi wydrukowali i go potem podpisali. No i babka mówi, że mają mnie zapłacone. W ogóle mają chyba ze dwa albo ze trzy rachunki niezapłacone. Ja mówię, wiecie, no tutaj już chwilę czasu trwa, oni się kurwa zastanawiają. Najpierw wcześniej nie wiedzą, nie? To już 40 minut dobre jest, ja zmieszany, oni zmieszani. No i jeszcze jest to, że niezapłacone. No i kurwa, trzeba im to przekazać, że niezapłacone, oni tak wszyscy na siebie, no ale jak niezapłacone? Ja sobie się, skąd ja mam kurwa wiedzieć, jak to niezapłacone? Jak to niezapłacone, płacę modlitwą. Panie Grzegorzu, no i spokojnie. No i kurwa, mówię, że niezapłacone i że najpierw trzeba zapłacić i dopiero wtedy można tę sesję zrobić, to przeniesienie. No i dobra, i oni zapłacą. No to poszli sobie. No i przyszli następnym razem. Tym razem już chyba bez pana Grzegorza, że oni chcą zrobić sesję na niego. I no i ja już kojarzyłem sobie, nie, że to będzie na niego. I mówię im, że on musi być przy tym. No jak musi, no nie będziemy go specjalnie załatwiać tutaj. No ale mówię, no ale musi się podpisać pod tym sam przecież. I się pytają, czy się nie da jakoś inaczej. Mówię, no nie da się, no musi on być sam, dowód swój podać i tak dalej. No i znowu poszli, potem kolejnym razem przyszli. I chyba już wtedy było w miarę wszystko ogarnięte i zapłacone i tak dalej, ale no po prostu... Jakby, nie wiem, kurwa, nie wiem. To trzeba by było być po prostu przy tym. Ja byłem, wiecie, za pierwszym razem byłem taki mega zestresowany, nie? Myślę, pierdolniesz coś nie tak i właśnie tak jak mówiłeś, zaraz tutaj interwencja kamerą poselska. Wlecą, interwencja poselska, przewrócą mi, kurwa, ladę zaraz do góry nogami. Wyniosą ją na śmietnik, jak banda faszystowska jakaś. Zabraniają przenieść numeru dla jego. No. To przecież to powinno być tak, on przychodzi i jest przeniesiony od razu. A nie jakieś NIP-y, regony. A pamiętasz, bo pisałeś, że coś takiego, że ty chciałeś od nich NIP, a to biuro poselskie nie miało NIP-u, albo oni nie znali. I ktoś tam z tych gości, co z nim przyszli, spytał się, czy może być regon. I on do niego szepnął, to my mamy regon. Coś takiego no, było. To było. No. Właśnie zapomniałem o tej historii, no. Ale to właśnie było to, co ty to zapamiętałeś. No i właśnie wtedy to było przy tym przepisywaniu. Ja i był mi potrzebny NIP, no bo biuro poselskie właśnie to ma być jako firma, bo to nie jest jako osoba, tylko to jest jako, no nie wiem, firma, działalność, no coś w tym stylu. No i kurwa, no muszą mieć to albo to, no i właśnie, to my mamy regon. Co myślę, no nie, kurwa. Ja będę się dziwić, że 5 poprawek jednego projektu i kwota wolna 5 milionów. No tak. Ja naprawdę, jakby... Pan Brown w telewizji się bardzo dobrze wypowiada. Agatowska, takie. Nie? Ktoś gdzieś to czytałem, nie, słuchałem gdzieś to, że takie żone zdania, takie bardzo długie i w ogóle piękna polszczyzna, a to Sejrowski mówił chyba akurat, że piękne zdania i tak dalej, ale to on wtedy powiedział, że albo to jest wariat, albo to jest mądry człowiek. No i... No nie wiem, co powiedzieć. No nie chcę tutaj pana Brauna w żaden sposób obrażać. Powiedzmy, że miał słabszy dzień. No, każdy może mieć taki dzień, proszę pana. I z tego, co pamiętam, to oczywiście płacił gotówką. A no tak. A no tak, bo oni są za tym, żeby właśnie gotówką chyba. Za kabel płacił gotówką, wybrał lepszy z Greensela. Taki w ładnym opakowaniu. Ale on się nie pytał mnie o kabel do iPhone'a, tylko sobie po prostu go złapał i sobie wziął i się zapytał, czy to jest do iPhone'a. I mówię, to było tak, jest lada i naprawdę trzeba było tak wychylić się, tak przejść za nim, żeby to dosięgnąć. Jest niski,
Także ja bym z salady z tamtej strony nie dosięgnął, on jest dosyć wysoki w porównaniu do mnie, to tak... Oj, no, zajebał mi po prostu go. Coś pana zaczęło zrywać. W sensie nie zrywać, tylko tak jak... Tak jak wie pan, jak graliśmy ostatnio. Proszę pana, to nie u mnie na pewno. Proszę pana, mam nadzieję, że to też nie u mnie. Bo ostatnio to... Polski dostawca głazów oraz polski deweloper osiedli jaskiń mieszkalnych. Dziś specjalnie dla widzów Misteriusa jaskinia mieszkalna 84 metry kwadratowe na Podlasiu za jedyne 19 246 hrywien ukraińskich za metr kwadratowy. Co jest starszy specjalista do spraw sprzedaży i marketingu Andrzej. Jak ale mi tego brakowało. Ona męczy. Dobra gimnastyka dla języka, nie? Ona mierzy mnie już. A właśnie, o. Widzicie, zaraz będzie. Zaraz będzie. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Czy to pan Michał? Tak. O, no to właśnie, widzicie. I potem tylko... Proszę to wyłączyć. A ty już zjadłaś? Ile wsypałaś na ciastko? Będziemy latać. Ile na ciastko wsypałaś? No to nie można takich rzeczy publicznie upublicznić. Ale dobre, nie? Samo w sobie pyszne. Mhm, wypieki domowe. Mi się skojarzyło, bo ty masz, w sensie przez chwilę byłeś w posiadaniu numeru do Brauna, nie? I mi się skojarzyło, jak kiedyś miałem taką listę numerów typu Corwin, Julia Petera i tak dalej. I z znajomym, z młodym sobie dla beki dzwoniliśmy po tych numerach, ja się do Corwina dodzwoniłem. Ja byłem zajebany w trzy dupy, nie? Nie wiedziałem co gadać. I się go pytam, pytam się go o jakąś wypowiedź o tych kobietach, nie? On się zaczął tłumaczyć i się rozłączył w pewnym momencie. Było słychać w ogóle skowyt w tle, ale na 100% Corwin, nie? I potem ja mówię, to ja zadzwoniłem, to teraz ty zadzwoń i on sobie wybrał Peterę. I on nie wiedział, kim jest ta Petera. On myślał, że to jest jakaś piosenkarka, nie? Dzwoni do Petery, Petera odbiera, halo. A on takim osranym głosem, kiedy wyda jakąś płytę nową. To ja z Peter, ona że chyba pomyłka i się rozłączyła. Mój Boże. No to... Świat jest pojebany. No pomiałcze, jak nikt nie przyjdzie, to pójdziemy dalej. Dlatego tak sobie myślę, że ja już chyba jednak nie chcę pracować w żadnym sklepie. No w Rzeszowie to pan nie wiesz, w jakim sklepie może Brown pana odwiedzić. No. Zawsze się trochę dzwoni. No ja nie wiedziałem, o co się go spytać. Nie interesowałem się polityką, tylko o, Corwin, dobra, dzwonimy. Szefa nie ma niestety. Szukam dalej czegoś. Oj Boże, jak sobie przypomnę tą sytuację, to aż czuję ten stres na plecach. Kurde, okay. Tak właśnie mówiłem, że ja miałem jakąś taką niebieską jasną bluzę. Się nie pamiętam jak to było, czy to było już latem, nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że miałem raczej taką kolorystykę na sobie, że gościu by powiedział prędzej, że... Chłop się wycofał. Że LGBT. Chyba woła kogoś. Ja będąc służbowo uszydłowej w biurze poselskim zacząłem napis psioczyć. Mina kobiet tam pracujących bezcenna. O mój Boże. Trzeba było pytać, ile herbaty do cukru. A to chyba jeszcze było przed tym wywiadem, co on tak słodził. Chyba przed. Bo pamiętam, my TeamSpeaka mieliśmy i jak była ta, te GIF z tego słodzenia, potem ustawialiśmy na ten ekran przywitalny jakby. Czy Bran miał wtedy słynną też tylko szczęść torbę? Boże, tak. Panie Noisu, panu coś się pojebało. Czegoż ja brał? Przepraszam. Ale w euro? Tak, miał teczkę. Miał czarną teczkę, z tego co pamiętam. Nic nie było. Ale widzisz to? Poczekaj, bo patrzę właśnie. Status Madre Mia. Widzisz to? Czy on podłogę ściera, będąc bez majtek? Tak. Czy on... Tak. Ale jak? No na podłogę zrobił. Nie doszedł do tego? Gdziekolwiek? Ej, nie. Widzisz to? No widzę to właśnie. Co za popierdolona sytuacja. On nie doniósł, proszę pana. O mój Boże. No nie mogę pokazać, bo tam jest...
Nagość. Zbanowaliby od razu. Możesz pan spróbować opisać jakoś własnymi słowami, co on właśnie robi. Madre mia stoi w przejściu do kuchni. No akurat się ubrał teraz, ale wycierał penesa chusteczkami, a przedtem wycierał przejście z kuchni do pokoju. Podłogę. Serio. Możecie mi nie wierzyć, ale serio. Nie rozumiem, dlaczego akurat podłogę i nie rozumiem, dlaczego akurat w przejściu. Baka. Ja tak samo. Dziwne. Ale... No, jakbym tego nie zobaczył, to bym sam w to nie uwierzył, jakby mi ktoś to opowiedział, nie? Boże. O. Jak sobie tak to właśnie wygląda, jakby zrobił, ale w przejściu między kuchnią a pokojem. W tej futrynie. No bo tam wycierał podłogę. Ojciec się dla jego przypomniał. Nie patrzyliśmy się wcześniej na tą kamerę. Widzieliśmy, jak stał tam dalej, gdzie było widać jego dupę tam w kuchni. Ale potem, jak misterius zdał na bok, to nagi jakby od dołu, od dołu. Od pasa w dół poszedł do tego przejścia i podłogę wycierał. Crematrion Solutions z Radomia, oferujemy poświatne namalowanie twojego portretu, żeby nie było tak zwyczajnie. Za farbę posłużą twoje skremowane zwłoki. Ej, zajebiste w sumie. Bierę dwa. To raczej nie twarożek albo kwaśne mleko Bloodleaf, bo z przodu się wycierał, a nie z tyłu. O, no i dostał pan dwa. Co dwa? A drugi raz to samo. Ale kiedy? Z czym? Z donatem. Tak mi się wydaje, albo... Nie, to jeden. Witam, pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Dziś w mieście wąskich torów przejazdem. Nie mam możliwości śledzić was na żywo, bo łydeczka się leje. Znaczy się chwieje. Liczę na zapis u szanownej An. A to na zdrowie, panie Jamłasica. Aby tory były dla pana proste. O, co by się nie krzywiły. Żeby nikt na nich nie stał. O. A pani Anu nie widziałem na czacie dzisiaj, więc... Żeby nikt tam złotówki nie podkładał na szyny. Najważniejsze. Ile z Voison, ile u was państwa Crematrion Solution kosztują usługi? Proszę podać cennik w donacie. Można podawać cennik w donacie. Przeczytamy. Pan Misterius przeczyta. Z kamieniołomu Kozie Góra ma dobre doświadczenie. Daj. Szkoła dla języka. Aha. 2137 prawie jest, 210-37. Ale czego 2137? W donutach. A faktycznie. Tam zera nie masz, to jest fikcja. A pamiętam, że tak, przepraszam, że tak powiedziałem. Ja pamiętam, że mieliśmy donatora, który za każdym razem próbował wysłać donata, żeby było 21-37 i nigdy mu się to nie udało. No, i też był taki, co do równego wysyłał zawsze i też mu się nigdy nie udało. Ależ tam nagłaśnia. Będzie drabina wyciągana? A czy do równego może? O! Ale szybko. O człowieku, tu tam dosięgnąć to... Jak tu... Jest kurwa wysoko. Była Arka Wilku. Kontakt, Bóg zapłać. Ej, ciasteczka jem. Prawie mi się pojebało, chciałem przeczytać Bóg, kontakt zapłać. Ojej. Oj. Szampany zaraz dla panu się może mylić. Nie wiem, ile jest nasypane na jedno ciasteczko, więc... Witam, Zosia. Trochę się boję jeść. Najwyżej pan... Z czym jest ciasteczka? A takie czekoladowe. Może... Dużo czekolady, a pan Misterius dużo słodkiego nie może jeść. Może ojciec skończył w pęknięciu pleców i pociekło na podłogę. PS, pozdrawiam Misteriusa, Antoninę, Konkubinę, Moderację, Kubę, Jamłasicę, Kornelię, pana Wojciecha oraz wszystkich stałych widzów PS. Sprzedam Golfa Noisa. Angie, ale ja nie sprzedam. Ten, co by chciał interesy zrobić, mojego Golfa sprzedać. No. Wypijmy za tych, którzy myśleli, że Noise i Szwagier to jeden ten sam chłop, a Antonina i Konkubina to jedna i ta sama baba. Zdrówko, panie Google User.
Najlepsze, jak ktoś tak myślał i zobaczył nas w trójkę na jednym streamie na PRL-u. To wtedy musiał być ząk. Wtedy te Spidermany, kurwa, te dane ze Spidermana. Wtedy, ale jak to tak? Ale jak, kurwa? Słuchać tam ludzi. Ja to troszkę ponagłaśniam. Matthew w życiu. Oj. Oj. Ja sobie temperaturę normalnie zmierzę, bo... To jest sen około. Jest mi w chuj zimno i jestem spocony. I to nie wejdzie. Ojej. No i spoko, jak odpalałem nawet i wyjeżdżałem z garażu, z głazu. No, bym płakał pewnie. O! 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 Do kotka przyszło. Ej. Tutaj drzwi są. Kamera będzie wypierdolona na dwóch? Psik, kotek, psik. Psik nie ma. Niedobry kot, niedobry. No, dukatowny, tego się obawiałem właśnie, że tam balans bieli się ustawi na tryb nocny. I... Jakieś przyjęcie tu było. Patrz pan, balony. No. Noise jest synem Misteriusa. Tak, tak, dokładnie. Jak ten na streamie z PRL-u ktoś napisał: o, Misterius, odnalazłeś swojego syna. Syn się odnalazł, coś takiego. Kot po prawej na kanapie. Ej, faktycznie już 5000 lajków. No, to dziękujemy. Jak, dziękujemy. To jak na 390 oglądających, to myślę, że bardzo dobra liczba. Słabo troszkę, ale... Może następnym razem będzie więcej. Szału nie ma, że tak powiem. Idzie ktoś. Ale że komuś się chce. Chyba, że to jest takie tanie faktycznie, nie wiem. To już lepiej w donajcie wysłać niż... Nie, ale w sumie... Dziecko do dupy schodzi. O. Bitam. Bitam. Bohater domu. Bitam i o wyłączenie kamery pytam. O, tutaj widać. O! Ojej, silniczek bolesny. Ależ on kręci i kręci. A, bo to ta... Tak, to jest ta, co wyłączyła, no. Czy on katolik, czy chujem jest? Ej, no. krzesło marszałka Sejmu zajebali, pa. To jest krzesło Grzegorza. Z dom Hołowni. Idzie tutaj. Puściłeś coś? Teraz puszczam. Ależ ta mama, big mama. Ależ kamera odłączana, panie. Janusa pomyliłem z młodym, bo mieli podobny głos? Z młodym? No młody to ten, co z nim piłem na wsi kiedyś. Pamiętasz? Amarena? Ten Amarena. Obok Wifona. No ja na wsi nie pamiętam. Ja na wsi w sumie tylko z jedną osobą piłem. Wifona pamiętam, ale... A Wifon to teraz podobno w Niemczech siedzi. O, zarobas jebany. Jestem na Pawłowicz, no podobno. Bofe, Tadas, jakiś Tede. Cały kraj. Zajmujemy się wynajmem hostes. W naszych usługach możesz wynająć hostesce do policzkowania, gdy oderwiesz się od pracy. Zbadaliśmy ponad 100 osób, które... No i zniknęło, o, przepraszam. Które zostały spoliczkowane. Wydajność twojej pracy wzrośnie... No znów mi... 30%. Polecamy usługi... O kurwa. Ej, 38 stopni mam. Ojej. To chyba wiem, dlaczego mi tak ciepło i zimno. Tak. Panie, ciasteczko zjem, przejdzie. Zaraz będzie 35. Jak wtedy. 35 i 4 i chuj tak. Ja pierdolę. Ale zbytom dołączył do czatu. O. Ej, aż kurz zleciał z obiektywu, widziałeś? Widziałem, niestety popatrzyłem na kamerkę na górze w tej ochronie, bo tam laska jest teraz za ladą. A faktycznie, można tam iść. Tak ma stać źle ustawiony w głowie Bożej. Daj pan te damskie, ale te takie, te ASMR.
jak jest kobieta. Ciekawy jestem, jak zareaguje. Dobrze. A to one tam były w tym. O Boże, jak tam skrzypi. Sounds of love. Sounds of love. Puściłem i wyciszam na streamie. O, patrzcie. Oj. Oj. Śmieję się. Ciekawe, czy bałagan będzie brany do ręki. Czy panie tu są? To były orby, panie, nie kurz. Ja się dziwię, jak można mieć pralkę w kuchni, a ci mają dwie. A to teraz się normalne robi, że pralka w kuchni. W sumie. Masz pan też pralkę w kuchni? Nie. Jak nie? Mam miejsce w łazience. O, widzicie. Ej, ja w poprzednim mieszkaniu, tym gdzie była patola, w sensie sąsiedzi patologiczni, mieliśmy w kiblu wydzielone miejsce na pralkę, na coś typu frania, bo żadna inna by tam nie weszła, człowieku. Ale są takie malutkie pralki. Ale my mamy taką standardową, nie wiem ile ona ma, jest mała po prostu i za chuja nie chciała wejść, druga pralka też nie chciała wejść, nie? Więc ostatecznie trzeba było na korytarzu włączać co jakiś czas. Gównie, o ale... Boże. No, a widziałem, że z tamtej kamienicy jest znów jakieś mieszkanie na wynajem, więc znów ktoś spierdolił. Dziwić się? No, ani trochę się nie dziwię. Tam pewnie dalej jest jazda. Na pewno. Gdyby to mieszkanie kosztowało tak z 500, to można by tam wynająć i streamy stamtąd robić ze szwagrem. Ojej. Patrz, jaki bogacz, dużą łazienkę, ma i pralkę, będzie postawić normalny człowiek, co na klatce trzyma, bo skąd pieniądze? Pewnie ukradł złoty jeden. Panie, widzicie? Mi ledwo starczy od 10 do 10, zwykle już 15 nie mam. A mieszkanie z dużą łazienką pan masz, pewnie jacuzzi jeszcze schowane gdzieś. Proszę pana. Słucham. Mam, jakbym do szamba wskoczył. O, jeszcze szambu ma. To właśnie widzicie. Miałczą. Nie no, raczej szamba nie mam. Jaskinie są zazwyczaj duże. No właśnie, Renzi dobrze mówi. Przyszedł wyszlony do kamery tam na górze. A tam już nic nie ma. Ej, a w ogóle tak mi się przypomniało propos pralki, nie? W pierwszym mieszkaniu mieliśmy 30 metrów kwadratowych, nie? Pralka była w kiblu. Ona była wnoszona górą, tylko problem był taki, że była z teściem wnoszona górą, a jak się wyprowadzaliśmy, to trzeba było ją wyciągnąć, ale już nie było nikogo do pomocy, nie? Więc zdemontowałem cały kibel, całą muszlę wyjebałem do pokoju, żeby pralkę wysunąć i potem mi się nie chciało tej muszli długo tam wkładać, bo i tak już tam nie mieszkaliśmy, nie? Ja mam zdjęcie jeszcze z kamery, bo tam kamerę mieliśmy zamocowaną w tym pokoju. Jak na środku pokoju stoi sraczka. I dokładnie, wiesz, świat jak najebane by przyszedł, by się pomylił, się kurwa tam załatwił jeszcze. On by się zesrał do niego na 100%. Nawet najebane poczuć memu. Siema Krzysztof Górko. By narzekał, że nie, spłukać nie idzie. Zdabić się upiecze, ale zbytą. O jest. I w tym momencie kibel pękł. O Boże. Kibel w salonie wygodnie. No, miara XXI wieku. Panie, w garażu takich luksusów nie ma. Oj nie, tam jest ciężko z taletą. Tam można tylko jedynkę i to tylko za garaż. Ej, jak oni w sumie głośnik nam schowali za tym płotkiem, a my na ten płotek laliśmy, to dobrze w sumie, że głośnika im nie oblaliśmy. O Boże. Aż zadygasz by ty mi. Co ten guzik tak śmierdzi? To w plecaku duszony przez cały czas. Słonowaty. Kwaśne deszcze. Dobrze, że był niebieski, bo jakby był biały, to byłby żółty. Chyba był niebieski, nie pamiętam nawet już szczerze mówiąc. Jedynka, dwójka i wsteczny. O Jezu. Znaczy,
to jest... No zobaczmy może do Sedata tak, bo dawno mnie w Sedata nie byliśmy. Właśnie z Sedatem jest afera sedatowska. To znaczy? Bo zmienił hasło, ja do niego pisałem i on stwierdził, że jest nowy modem, nie? I napisałem, żeby podał mi hasło, podał mi jakieś hasło, które nie działa i w sumie to olałem potem. Mhm. Więc chyba sojusz z Sedatem został zerwany. Zerwamy sojusz. Trzeszcze podobno. Właśnie. Trzeszcze? No trochę tak, no. A teraz? No to zależy, niech pan coś więcej mówi. A to chyba tak jak ostatnio z tym kablem coś było. O Boże. Jak zaraz przypierdolę to... A, już jest git. No mówię, wystarczyło przypierdolić. Ej, to jak ten... Ten jebany magnetowid, nie? Ja wkładam kasetę i wiesz, masz dwie rolki, które wchodzą pod tą taśmę i ją wysuwają do góry, wkoło tej głowicy, nie? No. I te rolki mi się w połowie blokowały. To był bardzo prosty patent na to. Wystarczyło włożyć kasetę, poczekać, aż rolki dojadą do połowy, podnieść magnetowid i go zrzucić. I wtedy dojeżdżały do końca, nie? Ja pierdolę. Dalej. Panie, tam powstałem, że wystarczyło coś lekko przesmarować. Panie, ja chciałem to rozebrać, bo ostatecznie te wózki do taśmy jakby się zjebały, blokowały się. Potem w ogóle kasety nie chciało kręcić, tak jakby kręciło ją, aż się taśma napinała i potem tylko nie, więc tak jakby kasety nie odblokowywała ta iglica, ale to niemożliwe, że jej nie odblokowywała, bo kaseta prosto na tą iglicę spadała. A potem jak już raz zadziałało, to ostatecznie obraz był taki, że i tak nic nie było widać, więc stwierdziłem, że w sumie głowica też się zjebała. Całość do wypierdolenia. Dobrze. Nie będę pan się pierdolić. Prostu... Michał, do spania, bo zaraz tam przyjdę z patelnią. Pan po prostu... Nie może mieć takich skomplikowanych rzeczy jak magnetowid, a nie magnetofon. Tam są takie precyzyjne mechanizmy, że... No takie precyzyjne, najlepsze... że wystarczy przypierdolić. No tak, ale po latach to one tracą precyzję smarowania jakieś i tak dalej. Proszę i pana. Cokolwiek straci swoją precyzję, to przestaje działać. Ja chciałem całą tą część magnetowidu z głowicą, z tymi rolkami wymontować z płyty głównej i zobaczyć paski, nie? Czy tam pasek gdzieś nie pierdolnął? Ja nawet nie to wiem, w ogóle jak się... jest pasek? Tak, jeden pasek jest z boku całego mechanizmu, drugi pasek jest na samym dole. Ale odkręciłem się, żeby wyjść mi nie chciało, stwierdziłem pełno zatrzasków, jebać to. Żeś pan tego nie sięgnął, bo jakbyś to wyciągnął, to już byłby koniec. I wiesz, tak czy siak jest koniec. No właśnie. Ty aż tyle tych kaset masz do przegrywania? Nie, dwie tylko. Jedną się udało, a na drugiej się zesrał. A mówię, że już nie będę kombinować, bo kasetę rozwalę. W sumie tak. Można skleić zawsze. No niby tak. Ale już będzie, wie pan. Już będzie naruszone, będzie przeskok materiału. Jak tam czempion? Madre mia siedzi, koń zwalony, żadnych potrzeb więcej nie ma. Nie, nie mogę, człowieku. Z tym Madre mia to jest naprawdę... No niewyżyty zdecydowanie. Golfy ogląda, o przybliża se coś. Czwóreczka. 1,6 LPG. Ajej. Madre mia, gdzie chusteczki? Nie znajdę, oj. Tak, Darlona, znaczy nie patrzyliśmy na to dokładnie, ale był z opuszczonymi Jezu, już nie mogę się wysłowić. Z opuszczonymi spodniami w kuchni, wycierał sobie później penesa i podłogę. Tak. Ale to już druga taka sytuacja. To jest pojebane. Jeszcze goś to pod kamerą robi, mimo że wie, że tam kamera jest, ja pierdolę. Jechałem ostatnio do pracy firmowej, jakoś późno było, ale coś słabo świeci. Patrzę, lampa nie świeci, wystarczyło zajebać i wszystko wróciło do normy. No. Jak młody miał lagunę, zawsze po włączeniu świateł lampa z tyłu mu nie działała jedna, więc zawsze jak do mnie pod dom podjeżdżał, to przed wejściem do środka musiałem pierdolnąć z pięści w lampę, żeby zaskoczyła. Tam a było... to już pamiętam młodego, tego co miał no, lagunę. No właśnie, od laguny. To teraz pan otworzył wspomnienie.
On potem tą Lagunę opierdolił i kupił taką samą, tylko że w benzynie. Bo diesla miał. Ale tam to już grubo, panie, tam to już po ślubie i gówniak nawet się pojawił ponoć. A widzisz. Siedzi sobie na gospodarstwie rolnym, wychowuje gówniaka i prowadzi szczęśliwe życie. No widzisz, może... pan... Jak to się można w życiu ustawić? A wizi się. Szukam kolejnej kamery. Siedziba PZPN-u, widzę, tu jest. I trzeba by nagrać jakieś... z tłumacza Google. No. O tym, że młody wali konia na dole. Jak już se pójdzie. Ej, no! Może ten dreszczyk emocji związany z obecnością ducha go pobudza trochę do tego typu rzeczy. Na PZPN za dużo puchaków. Ej, tu się pojawiło więcej aktorów. Pomęczmy ich. Bardzo głośnego coś. W firmowym tranzycie nie chciało mi się żarówki z naszego wymieniać, to jebnąłem raz oporządnie pół roku temu, świeci to dzisiaj. No też nie była do wymiany, tylko jakieś styki się zabrudziły. W Golfie też tak czasem było. O. Też w lampę jak przyjebałem, też potem było git. Też na griba. Tutaj każdy ochroniarz musi mieć swoją kopię. Tak. O, notatka służbowa. Ja pierdolę, Charis, co jest? O, Baogęk już w dłoni dla jej. Oj, szanowny kolega. Mega mnie ciekawi, co to jest za instytucja. O! Wyłączyli. Wyłączyli? Kto im dał takie pozwolenia szerokie? Maciara, już nie chce mi się tego powtarzać, bo to jest bardzo cringe'owa sytuacja. Ale młody zabawiał się... A nie będę mówił. Proszę się domyślić. I młody mógł się zabawiać. I wyjątkowo nie był to tatuś. Sam. Sam. Tak, sam. Już nagrywa sam strach ich łapie, jak słyszą KRLD. O kurwa. Makłowicz. O. Jeszcze nie wie. Ale zbroja już obstrana. Oby spodnie dla jego nie spadli. Łukasz, my nie. Ktoś nam tak zrobił. A co się stało? No bo pytasz się o te lajki. A, no tak. Eksopę. U mnie nie było problemu z kostkami. Tylko z tymi gniazdkami, w które żarówki wkładasz. Wystarczyło je przetrzeć alkoholem izopropylowym, jest git. O, to właśnie widzicie. Tylko alkohol w głowie dla jego. No tak. Lejsy strong, spicy, piri piri, które nie są spicy, chrupie, pani Krzysztof Górko. Puszczam po jednej nutce, bo jak on tutaj przychodzi, to nie chcę spalić tego tak od razu. Pana świetla sytuację delikatnie. Zabawki tu są. Nie, a widzisz jaki strzał? A widzi się. A było całkiem ciemno i pan tak trafił. A, oj, miło mi to słyszeć. Znowu Barrett. Czemu tak mało łapek, niech ci, którzy nie dali łapki, dadzą w górę? No słabo coś.
Pan Baryta z wielki od zajebania tych multikont miał. Tak bardzo chciał historii wysłuchać, że dał 5000 łapek. Ale to pokazuje w sumie, że YouTube nie patrzy ani, w sensie nie patrzy jakoś mocno na łapki ani oglądających tak naprawdę. No bo widzów nie przybyło takich prawdziwych. No, pewnie pod względem algorytmu najbardziej liczy się aktywność na czacie, załóżmy. Pewnie tak. I czas oglądania, a nie ilość pewnie też. A to boty do pisania pewnie też się da załatwić. Pewnie tak, dlatego ja mam ustawione, że czatować mogę. Tak, tylko że subskrybenci i to nie po minucie, bo pewnie do subowania i pisania też się da. Dlatego wolę mieć ustawione kilka dni i mieć spokój od botów, niż mieć ustawione dla wszystkich albo po minucie i wiesz. Tam te rzeczy niestety nie ma ograniczeń. No nie ma. O, wychodzi. Wasabi albo chrzanowe. Chrzanowe pamiętam dawno temu za dzieciaka jadłem jak były. No to faktycznie kurwa, czy to... Nie, to były wasabi. No to jednego ciężko było zjeść. Po jednej nutce puściłem wraca. Przecież te zabawki będą za chwilę rozmontowane tutaj. Jak układa wszystko ładnie. No. Ale widać, że ma przytulnie dosyć tam. Tak. Chyba na negatywka chłopy spać nie dają. O, Predator, najlepsze jakie były. Kurczak z przyprawami. Taki telewizor wiszący w miejscu, gdzie się śpi, naprzeciwko tego miejsca, mi się kojarzy jedynie z hotelami. No. To tak zawsze jest, tak. Nie? To zawsze jest taki klimat hotelowy. Mhm. To się tylko tam jest przeważnie taki 19 cali. No nie, no w Stroniach Morskich, panie. To były porządne te telewizory. No dobrze, przepraszam. Ale tam wszystko było dojebane. Nawet właściciele byli dojebani. Przepraszam panowie, czy możecie być trochę ciszej? Ja kulturalnie. Podejrzewam, że nawet jakby ten właściciel chciał się wydrzeć na nas, to i tak zrobiłby to po cichu i kulturalnie. No to właśnie pewnie tak zrobił. No. On mi potem tłumaczył, że to nie chodziło o to, że im to przeszkadzało, czy gościom hotelowym to przeszkadzało, tylko za płotem mieliśmy kemping. I z kempingu jest jakiś tam beef między tym hotelem a tym kempingiem, nie? No tak. To o to bardziej chodziło. Przepraszam, ja panu jak slapy odpowiem. Mhm. Fizz. Chyba to jest połówka i nie wiem, ja się na tym nie znam. W sensie mam tylko ten taki, tą część, gdzie pokazuje spalanie. Co tam jest jeszcze? No spalanie w sumie chyba tylko tam jest na tym. I średnią prędkość. Puszczam. To działa cały. Nie jest tam. Nie jest żaden wypalony. O. 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 Oj. Oj. Jaki wkurw, człowieku. Ubrania zostały wyjebane. Żadna kamera nie będzie go strofować w domu. O. Już to w górka. W ogóle znajomy ostatnio wynająłem sobie mieszkanie, proszę zobaczyć jak piwnica wygląda, znalazł buty z resztkami wody. Sparają, zaraz wyślę zdjęcia na Discord. Ajaj. A nie wiadomo, czy tam butla, woda jest przy... ludzkie. Siemano, wiesz, na myślicie. O. Jak ale sytuacja u Madre Mia, no młody siedzi, telewizję ogląda. Zajebiste tematy chipsowskie na czacie. Ja się nie wypowiem, bo ja chipsów nie lubię za bardzo. A, i komunikaty o! Też faktycznie. O, łysy! Oj! Ojej! Ojej! O kurwa, ale buteleczki ładne od wódeczki. O, wyłączę. No ale ta zawartość taka żółta, widzę.
Teraz młody ma relaks. Zaraz zaśnie, jebany. Pan ma relaks teraz. Tutaj ktoś leży. To ta babcia jest. Aha, okej. Okay. Właśnie. Pan usunie tak... może tą kamerę dla pewności. Ja sobie ją zapiszę, żeby nie wchodzić. To będę wiedzieć, że to znaczy nie wchodzić. Czy ja słyszę chrapanie tu? To może ja byłem. Pan chrapiesz? Nie, chrupię. Ej, no faktycznie. Moi rodzice za PRL-u sklep mieli na wsi, nie? Na strychu było pełno krat z takimi właśnie alkoholami z PRL-u, z tymi oranżadami, z innymi takimi rzeczami. I w sumie 10 lat temu były one po prostu wypierdolone na śmietnik. A teraz podejrzewam, że mogłoby być to nawet coś warte, tak patrząc po tym, jak ludzie skupują na pewno. Rzeczy. 100%. Siema pan kozak. A tego było od zajebania. Cała ściana jedna strychu była zawalona kratami z takimi rzeczami właśnie z PRL-u. Czekaj, moment. Nie, ta pozytywka to stary dźwięk. Nawet bym powiedział, że mega stary. Panie Sopy, to proszę mi powiedzieć, bo ja komunikaty też mam, na przykład o braku płynu do spryskiwaczy i tak dalej. Wyświetla się normalnie ikonka i komunikat jest. Znaczy nie, komunikat tylko. Bo jak nie było tego, słabe ciśnienie oleje, to też był komunikat. Oby są pan donate'a. O. Jest nas... 354 i 5430. Dziękujemy, że oddaliście nam tyle 15 palców swoich łapek i zrobimy z nich użytek i je zjemy. PS, protest łapek. No znów mi się chowa. Nie dofinansowujemy, teraz możecie wysłać stówki w górę. To byłem ja. To jest skiller. Ale jak to? 366 osób i tylko 5440 łapek. Jak właśnie, to tak? Co jest, no? Pany w górę. Pana trzeba w górę dać. Oj, to już Madre Mia zrobił, panie. Oj. Na widok tych łapek tak zrobił. Aj. Oj, oj. To ja mam tylko napis. Jak było słabe ciśnienie, to było stop. Takie duże. Migające? Właśnie, że tam olej. Albo na przykład. Patrz, co wróciło. Ja pierdolę, ile ludzi. To ja seksy zaimplementuję od razu, jak tyle ludzi tam jest. To nie przystał ludzka w stare czasy, już dawno naprawiony. O, jestem królem, wszystko za łapy w górę. Ej, patrzą się, patrzą się. Oj. Ojej. Niezręczna sytuacja. Siema, Rodzi. Siemanko. O, siemaneczko. To jest pośredniak, panie. Pajak tam na gliba. Ja zmniejszyłem jakoś obrazy, panie Predator, żeby lagów nie było. Temperaturę sobie ponownie zmierzę. A widzisz, ja od tygodnia ci mówię, że mnie coś bierze i mnie tak bierze i wziąć nie może. Ani w jedną, ani w drugą. No panie Rodzi, no podejrzewam, że jeszcze długo będziesz pan w top 3. Oj, teraz to na pewno. Nie do przebicia człowiek. Raczej szybko się nie znajdzie nikt, kto pana przebije. Ale może się... Może pan przebić kogoś? Panie Dojsu, tak nie wolno mówić. Drugie miejsce już łatwo jest przebić. A kto jest na drugim? A no tak. A to łatwo. Ej, faktycznie łatwo. A pan kiedyś też byłeś na topce. No ja byłem, ale to już mnie nie ma. Tam było 1237, nie? 213, nie. Tak, no jakoś nie mam tam... zielonego pojęcia. Musiałbym zerknąć. Nie pamiętam. Trzeba rozszerzyć topkę, żebyś pan tam znów był.
A potem będzie to 15. To 50 miejsc. Ej, no cały czas seksy lecą i tam nic zbytnio. Klienci się patrzą. A pamiętasz, umowę, że jak ci wyślę 1000 000 lub więcej, to robisz mi z tego słowa restaurację? A to taka umowa na Wistroniu musiała paść. Rejestrację, tu jest napisane. Rejestrację. A myślałem restaurację. W sumie... Ale rejestrację to o co chodzi? Też nie pamiętam. Pewnie na Wistroniu, bo pan Rodzi był na Wistroniu. Proszę mi przybliżyć, co ja gadałem. Nie no, panie Arson, to cały czas leci. Po prostu na streamie jest wyciszone, żeby bana za to nie było. Nadal 38. Pierdolone. Wykończyć chcę. Szukam dalej, tak w międzyczasie. A maciora nie podpuszczaj. A to dzisiaj tak nie jest przedłużany to. A już przedłużane były i pana Rodziego... A nie, był pan Rodzie na przedłużanych. Był. Ta kamera jest z Kolumbii. Najbardziej taki dopierdolony to był ten przedłużany przed Wistroniem chyba, co siedzieliśmy do godziny... O Boże. O, sranie do miski, do ubrania. Ja zrobiłem podobny szpagat, jak podłoga była świeżo umyta. Tylko... Ojej. Tylko jeszcze bardziej. Choinka jest ubierana. Tu jest ten piesek przecież, pamiętasz? Tak. Ona tak stoi, czy siedzi? Szuka bombek. Chyba przesiaduje. Będą tak. Bomby! O, Pimpek przyszedł. Dłużej był maciora wtedy. Jak tam po ciastkach? Które już jesz? Cukier dobry. Ja jeszcze tego nie skończyłem, bo się cykam troszkę. Nie, bo już dobry jest. Tak? Panie, dobre w chuj. Tej. Miałknę. Bo tutaj piesek jest, to może piesek się odpali dla ich. Dlaczego bombów nie było? Ja jestem bardzo dumny, z moich będą bomby i... Jakbym je znał, to ja bym panu wysłał. Oj. Kotka mamy w domu? Ojej. Piesek się ten... A nie jest dźwięk z kamery w ogóle, bo jakoś tak ciszę słyszę. Ja biłączę i włączę. Kurwa, Fafik miał, czy matka nie uwierzy. Rozi, weź mi przypomnij, o co chodzi z tą rejestracją, bo serio zapomniałem. A już telefon chwytany. Ej, to jest ten pies, co tak głośno szczekał wtedy? Tam dwa były. On szczeka. Ale jakoś tak coś dźwięku nie słychać z kamery zbytnio. A niby jest załączony. Jak kiedyś jeszcze będę robił streama, to będą bomby sobie ustawię na dźwięk Donate'a. Aktywuj system Windows. Przejdź do ustawień, aby aktywować system Windows. Proszę pana, ale po co tak mówić od razu? To nie są tanie rzeczy. O, ja... przepraszam. O! Nie mam wyciszone. Może jest tam za głośno po prostu i kamera nie nadąża. Może jakaś muzyka jest odpalona, nie wiem. Puszczę mioknięcie. Słychać Oj. Na pewno, no widać, że... Ojej! Oj. Kotek pod choinkę będzie, Jezus Maria, mama mnie w końcu posłuchała. Świąteczne piosenki, nie, bo spalimy od razu. Potrzymajmy Jak trochę coś, to dłużej. Panu wysłałem, będą bomby w mojej przeróbce szwagrowskiej, można włączyć na kamerce. O! To ja włączę tak, bo to było bardzo piękne. No ja... Ja włączę na streamie, żeby stream posłuchał. Dobrze? Dobrze, proszę, można włączyć. Dobra, dla cię babki. Jak się wzrostem ustawiły. Hmm? Już nie. Piwo, piw! Na ochronie, no,
Jeszcze niepełnoletnie chyba. Dziwna ta straż miejska. Krystian Kozera, to jest oszustwo. Ktoś nam to uczynił. No łatwo się pomylić. No teraz w tych czasach to... One się chyba od najmłodszej do najstarszej ustawiły. Tutti. No tutti, 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 tutti. To mu spokoju nie daje. To no, wyje cały kurwa, czas. To... Na metr słyszę to. Proszę pani, bo my myślimy, chciało zgłosić coś. Co? Co? Nie słyszę. Zgłosić coś. Jak zgasić? Co chcecie zgasić? To nie straż pożarna. Podsuwa się chłop jednak. Ja pierdolę, tamto miał długie włosy. Ale to ludu najebało. Co miał wielkiego? Kababa? To co wyszło? Z mincem. Na kolejne gronki. Nie fakt. Poleciałeś panu mnie właśnie na pełną pizdę na monitorze. Właśnie widzicie. Jaka damulka, ej no, naprawdę. No nie gadaj, że znów. Pierdolone wejście. Ja muszę to podlutować. Tak jak ci mówiłem na kabelku. No okay. Ej, czaty, jak się nazywa ten taki... To, co ten ochroniarz teraz trzyma w ręce? To ma kartki. Bo ja zawsze się zastanawiam, jak to się kurwa nazywa. Nie wiem, ale wygląda bardzo profesjonalnie. Ale nie, no, no jest coś takiego. Kapownik. No nie, no, no trzymadło. No właśnie... Na kartnik. Pierdolniczek. Poklepał go po ramieniu. I know your feelings, bro. Kajecik, sralnik, notesik. No nie, no chodzi mi właśnie, że wkładasz pod to kartkę i podkładka. Serio? Podkładka to się nazywa? Kiedyś właśnie miałem zrozumienie z kolegą, jak to się kurwa w ogóle nazywa. Podkładka. Dings. Coś się dzieje. Kartnik. Poszedł do kamery, chyba pokazał faka albo coś, ale nie było widać. Już ty chuju. Trzeba to na kartki. Bulbulator, no tak. Dykta! Ten jest. Deska z klipem. Serio? Ej, sprawdzę sobie to. Zaraz mi wyjdzie jakiś... A, właśnie widzicie. Deska z klipsem. No, faktycznie, to jest deska z klipsem. Ja pierdolę. Takie... Ja jak chuj. W sumie śmieszne, bo takie oczywiste, na no tyle tak. Oczywiste, że nikt się nie domyśli. No właśnie o to chodzi, że... Nie wiedziałem, jak to nazwać. Właśnie kombinujemy jakieś kurwa na kartnik, jakieś takie... Kartnik? No nie wiem, nie wiedziałem, jak to określić. To gówno na kartki. O Boże. Ej, co bym ja teraz znalazł te słuchawki? Tutaj? O. No i zobacz. Przegiąłem, co? O mój Boże. To pan kilkoma tych urządzeń. Dobrze, dziękuję czaty za pomoc. Mam już kilka propozycji, jak to się nazywa. Ja będę szedł do sklepu papierniczego, wybiorę, uwaga, uwaga. Mam zamknięte oczy i na czacie myszkę trzymam. O, tu zatrzymam. Podkładka. No nie, no to zbyt oczywiste, jeszcze raz. Powiem pani, że potrzebuję... Pierdolniczek. Radio Moskwa! No dobrze. Nie dowie, ja chciałbym kupić Radio Moskwę. O mój Boże. To lepiej. Oj, to lepiej, żebym więcej już takiego losowania nie robił. Jak pan już kupisz tą Radio Moskwę, to proszę tę polską propagandę nadawać. Pixel, czy dużo się działo dziś? Nie, bo możemy zamówić. Pan spożywał substancje psychoaktywne, proszę pana.
Ja się bardzo najadłem. Ja ojebałem całą paczkę chipsów. Z dodatkiem? Boże. Z dodatkiem e-papierosa, którego nie paliłem od dłuższego czasu, bo mnie gardło bolało. Nie. Chipsy posypane amnezją, panie. Bo to odpowiednio. Amnezja po mleku. O! Madre Mijec wstaje. O, cicho, 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 cicho. Kisej. Kichuj. No, to chyba już można się położyć. Zazwyczaj o tej godzinie był spokój. Styczek, myczek, fik, myk. Tyle będzie wychodzić. Jak pierdolnie zaraz. Zmiany paciorek i spać. O, właśnie widzicie. Widzisz to? Pip, 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 pip. Widać, kto spożywał substancje psychoaktywne. Ajej. O, tyle wyszedł. Mamy wycofania opanowane do perfekcji. Uwaga. Miał skurwysydu. Skurwysydu. Prawdziwy kawałek. Ja mogę. Ja zrobiłem wersję ocenzurowaną, ja mogę puścić. Można komuś włączyć. Madre Mija puścić? Mhm. Okej. Okay. Xernus. Właśnie młody wychodził na wstecznym po schodach. Wraca. Teraz wraca normalnie na jedynce. Może schodzi na wsteczny też. To trochę trudniej. Słuchajcie ojca też. To już nie za dobrze. Wraca mistrz wstecznego. O mój Boże. A już było dobrze, to już było dobrze. Już była cisza dla jego. O Jezu. Ja się uduszę, Tuti. Światło zostało wypięte, wyłączone. O, huk jakiś. I wtedy taboret się przewrócił. To był ostatni raz, kiedy widzieliśmy tatę żywego. Jak o tym wspominał, to w głowie myślę tylko Madre Mija. Bieg mu wyskoczył. Madre Mija. Ma. Wyobraź sobie, że się dzieje cokolwiek złego i on tak krzyczy takie Madre Mija, to swoje. O Boże. O Madre Mija. Z Italiano. Miałknąłem. Opa. Czekaj, szukam opa. Gatto, butta. Kuda ja opa tutaj miałem? Madre, madre, ojcze, Tytanik na flecie. Tytanika na flecie włożyć. No, ryk pijawki, ej. No właśnie, to mi idzie, ryk pijawki, to mnie zaciekawi. O, tutaj coś się teraz dzieje, to że jest nowa postać, bo to cały czas piszczy, nie? Ale ładne czoło. Kontynuował swoją podróż. Sowa. Ej, pierdolniemy im sowę. O Boże, no. No dobrze. Sowa. Dla jego. Kotek sowa. Kotek sprowadził kolegów.
Pan tylko wiadomości nie włączy, bo... Synek, spotkaj pizzę tam na dole. Tato, jak na dole, jak ja na górze jestem? No to utkaj pizdę na górze, no kurwa, daj spać. Czego mnie wołasz? Jest 4 minuty po północy. Wybicie szyby nie, bo to z kamerki nie słychać tak dobrze tego. Opa, znów poleciało. Opa. Proszę pana, oni już chyba, oni poszli spać już chyba. O, słychać kogoś, stary chyba idzie. O nie. Starego było słychać. Pan uważa, by jak stary zejdzie, to... Słyszę kroki. To schizofrenia. Znaczy... Słychać, jakby tutaj ktoś się zbliżał. A, dobrze. Ja źle zrozumiałem po prostu, przepraszam. Kotek nie chce być sam. Kotek chce swoich ludzkich przyjaciół. Tu, na dole. Na kanapie. Kotek płacze, kiedy jest samotny. No nikt nie lubi być samotny. No nawet koteczek taki. Kotek za koniem się stęsknił. Dźwięk pozytywki, tak kawałeczek im puścić, co? Ojej. Puścić? No puść pan, no. Kot się ze sprzętów domowych dokwał. Jeszcze tylko wiadomości, proszę pana, i... Tutaj zajdzie na pewno. Poczekaj sekundę, kabel wezmę. Fajka mi się rozładowała. Gigaset na... Tak, kot będzie dzwonił normalnie. Tam poczeka chwilę, słuchawki złoży, bo mi się rozpołowiły. Nie, po co? No, słuchawki niepotrzebne. W sensie słyszę pana, ale... A, no, to... A już miałem skandować tutaj. Domyślam. No właśnie, must KR, to skandowanie, żeby przystawalić konie, to jest dobry pomysł. Jak jest po włosku, przestań się masturbować. Podłogę. Przestań się masturbować.
Smettila di masturbarti. Smettila di masturbarti. Ładnie. Smettila di masturbarti. Smettila di masturbarti. No tak. Duch śmiechnął, panie duchatowny. Panie duchatowny. Duchatowny. Ojcze nasz? Padre nasz. Puszczone od tyłu. Ojej. Nawet demon strofuje, żeby nie wali. Nawet demon od tyłu gada. Słychać młodego, starego też. Tak? No. Obydwóch słychać. No modli się na dole, panie. Kot się boi. Kot się tak wystraszył, że się zaczął modlić. Idą tu. Cicho, cicho, cicho. Gwiżdżę. 10 minut po północy. Ej, gwizdanie mu odpowiedz. O, jak pójdzie, to tak. Gwizdne. To echo gwizdania starego tak długo leciało z dołu. Panie, jakbyś pan do studii gwizdał. Oni są gdzieś blisko. Gatso, gatso. No jak gatso gwizda, no Boże. Przecież kot nie potrafi gwizdać. Przecież to jest stupido spirito, no. Chyba powiedział spirito przed chwilą mi gatso. Ja pierdolę. Spirito gatso, stupido. Pierdolony. Swoją drogą oczywiście. Po piwku byli bardziej do przodu wtedy. Teraz się boją zejść. Wtedy to... Zagwizdać? No. Chris Hitler by się przydał, co? Jak kurwa Crazy Hitler? Może ja o Crazy Froga ci chodziło? Ale jak oni mają łazienkę na dole, to ciekawe, czy nie boją się chodzić do niej w nocy, jak są zaspani. Przecież jeszcze mogą się potknąć do kota spod kamery. Na ich miejscu bym się bał tego. Ja się kiedyś potknąłem o prawdziwego kota. Też nieprzyjemne uczucie. Poltergeist? Próbuj pan, aby tylko zeszli do mnie. Pukanie do drzwi. O no, pukanie do drzwi nie było w sumie. Nie było tu jeszcze. Negatywka już była. Stukanie w garnki, no to jakiekolwiek pukanie, to będzie do drzwi zaraz. Pukam. A zbity kieliszek, no to też nie będzie tego aż tak dobrze słychać. Chryste na czacie, o mój Boże, o mój Chryste, Panie, siema. Metal Pipe Falling już mieliśmy. Poschizowałem się, no to pukanie to jest zajebiste zawsze, jak ktoś słucha na słuchawkach, to... Faktycznie słychać tak, jakby ktoś wam pokazał. O, Ulterego to samo. A window knocking, bo faktycznie mają przecież, nie mają przecież okno.
Chryste Panie, dużo się ciekawe rzeczy dzisiaj działo. Windows Search, dobrze. Pukam. Window Fapping. To bardziej strona młodego jest Window Fapping. No realne, realne. Kurwa. Panie, nie pukaj mi pan. Ja przepraszam, już nie będę panu pukać. Ale serio, to tak brzmi mega realistycznie. O, takie dźwięki będą cudowne. Kot pukał. Teraz już został zdenerwowany. Kot chciał wyjść. Trzeba było zejść i otworzyć mu drzwi. Oj. I na co denerwować golema? Właśnie widzicie. To są ci sami Włosi sprzed 4 miesięcy, potwierdzam. Tak, a co? I nadal szukają kota, a co? Jezu, jak go kluczuje w tym. No. To jest jeszcze bardziej creepy. Madre mia. No właśnie widzicie. Kotek niespokojny. Kotek niespokojny. Tak. Dwa koty się kłócą teraz. Kolega przyszedł. Dwa stopino spirito. Takie dłuższe? Kot się zdenerwował. Inny kot przyszedł. A ciekawe, czy... Egzorcyzmy i włoski i YouTube. Oj Boże. Jakieś takie. Wyżej. Ale czekaj, bo tutaj ksiądz coś opowiada chyba. Egzorcyzmy Leona do użytku prywatnego. Nie wiem, sancto i coś tam, to może być dobre. Nie jestem ekspertem od włoskiego, ale... Celestibus, veni in auxilium hominum, quas Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et a tiranni de diaboli emit pretio magno. O kurwa, ja przygarnąłem kota z ulicy, okazuje się, że to żbik i mam żbik od 2 lat, który ma komentek pies. O mój Boże! Też chcę mieć żbika. Panie Frodu. Ty, a... Phasmophobia Ghost Sounds? Wszystkie nowe dźwięki jakieś. Dziwi mnie, że nie schodzą. Tyle dźwięków, co tutaj poleciało, to ja na przykład bym zszedł. Dosłownie. Obstrani tak już bardzo. Przed chwilą młody dobrze się czuł w salonie. Proszę pana, to było przed chwilą. O, dobry dźwięk w sumie, straszny no, dosyć. Z tej paczki można jechać, to ma 10 minut i co chwilę inne dźwięki.
tak wiecie, tak z 10 sekund czekać między dźwiękami, żeby zobaczyć, czy nie idą, albo czy nie ma tam rozmów jakichś głośnych. I kolejny. O Boże. Słychać ich. Słychać ich. Idzie ktoś. Tak mam nadzieję. O. Światło się zapaliło, więc na razie mamy ręce związane. 20 minut po północy. To jest cud, że jeszcze na zawał nikt nie szedł w tym domu. Zejście na wstecznym. Światło to Jezus Chrystus przywołany. Światło zapalone, żeby tak się nie bać. Puszczę kawałek. No nadal się nie skapnęli Krozji. Ona jest tutaj od co najmniej 5 miesięcy. Tak praktycznie co tydzień z małą przerwą. Teraz będzie zjazd ślizgiem po schodach. Dźwięk przesuwanych mebli? Czekaj, zaraz znajdę. Co dalej? Nic? Światło zostało zapalone, było słychać starego, a tak to nic. Ale to już jest i tak dużo. Okej, mam jakiś dźwięk. O! To właśnie słyszycie. Proszę pana, to woda. Wodę piję. Tak, woda gazowana. Dobrze, w porządku. A jeszcze gazowaną. Woda gazowana z puszki. O, pan Ultak Ego pana wyjaśnił właśnie. Piwo gazowane. Idą, idą. Widać cień. Było. Cień się przesuwał. O. Zejdzie stary z poduszką. Coraz mocniejsze światło. Chryste, więcej pan światła, pan nadchodzi. Nie wiem, puścić? Tak przed chwilą było widać cień na schodach. Tu jest i tak ciemno, więc oni nie będą widzieć tak bardzo. No w sumie. Dobrze, Krzysztof Górka. Film jest drugi stopień objawienia. Co to za schody do nieba? Prywatne niebo, opus Madre Mia. Dla ich. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Nie, w porządku. Na górze trwa dyskusja, kto złazi pierwszy i przodem czy tyłem. Ależ pan pysznieje. O Jezu. Proszę pana. Pan Ulter Ego prawie jakby o mnie pisał. Teraz mnie się spokoju. Wiadomo, cisko dalej pod podłogą miałczy. Już zjadłem i to nie były góralki. Towar nieznany za bardzo. O! Czyli dealer nie miał tego, co pan chciał kupić, tylko panu zaproponował zamienić. Wziąłem byle co. Wziął pan byle co, byleby klepło w jakiś sposób dla jego. I tym sposobem kupił pan białą buteleczkę. Nie, taką buteleczkę? No tak, zginającą się, plastikową. Z nitro. Dokładnie taką, jak pan pokazuje. Alter ego, to nie są właśnie cieperki, to jest... To nazwać? Wafelek z nadzieniem haufy w środku? Coś takiego. Tortufel to się nazywa. To jest chyba z Ukrainy. A właśnie, widzicie. Że tyle co golf oleju, ale niestety Rafał, golf zjada olej, owszem, ale w dosyć niedużych ilościach. Czujesz, że oni prawdopodobnie leżą na górze w swych łóżkach i próbują zasnąć, licząc, że włączone światło powstrzyma kota? Otóż nie. Chuj, najwyżej będą większe rachunki za prąd, ale no przynajmniej tak. Się człowiek wyśpi. No. Brusucki chyba nie ma za bardzo co na Nexa, tak szczerze mówiąc. O! Ktoś tam żyje. Ktoś wstał. Stary wstał. Mogą zejść, mogą stwierdzić, że światło nie pomogło. Powiadam wam, że ze światła nie bezłoni się ono cała bieli. Madre mia! Żarówka się spaliła o człowieka, jakby tak się stało. Zawał bugowany, jakby tak się stało. Ja bym zawał dostał chyba tutaj. Ale proszę się nie kłócić, czy Civic jest lepszy od Golfa, bo jedno i drugie to gówno. Dlaczego pan Civica obraża? A dlaczego Golfa obrażam? Dlaczego pan Civica obraża? Nie no, Civic CRX kiedyś mi się bardzo podobał, chciałem go mieć. Ale teraz aktualnie jest bardzo drogi. No i w sumie to tyle. No właśnie, Golfik 6 to pewne auto, wcale nie wjebałem w niego 2k euro. Jakbyś kupił Golfa 4, to jeszcze by ci zostało. Czekam, jak tylko Champion się stugla na dół. Czempion, no zarycz, no. Idą, człowieku, idą. Oj, chuj, poduszka. No, także dziękujemy wam za... Światło nie działa. Pierdolno! A mierda. Ale on knie. Telefonu. Pierdolnij, to się odnieść. Chodź, jak się...
hamulowo. Hej, akurat teraz, jak czepion się kładzie na dole. Ale to jest prawdziwy czepion. A może on będzie kanapę wynosić, do tego się ubiera. Chociaż poduszkę przyniósł. Nie, kocyczek bierze. Jeszcze po babci został. Babcia lubiła spać na tej kanapie. Wartość sentymentalna. O? Aha, dobre. On się nie boi się kontaktować. Tylko ten telefon widać. O, to ja jestem. Wszyscy się pierdoli w nocy. Duchowy noise'u w naturalnym swoim środowisku. Tak. To jest noise'u, kiedy mówi, zaraz wracam. Zatem musi je wytoczyć. 30 minut po północy, nie? Jakby teraz mu dać jakiegoś takiego małego gatu. Nie, za blisko jest. Wiesz, oddala się. Patrzy się. Oj! Pierdolony gat! Tylko ten telefon tu idzie. Coś finita, jakiego te kapsło. Chuj z tym kapsło pierdolony. Jak łechnął pięknie. Jak do ducha. Oni nie są przerażeni tym, że mają ducha w domu. Oni są pokokwieni, że mają ducha w domu. Boże. Kolejna raz na kanapie. Co weekend to samo. Ogby tam latają, widzisz po prawej? Przed chwilą pan przeleciał. Czempion śpiwór. Cel osiągnięty. Położyliśmy spać czempiona. Stary, to pół... Dobranoc, Piotr. Jakie to jest głupie, świetne. Gdzie, wyobraź sobie, gdzieś tam we Włoszech jest jakaś rodzina, która myśli, że ma nawiedzony dom. Pa, ile ogbów. Że ma nawiedzony dom, że duch kota ich nawiedza i przez to od 5 miesięcy ciągle ktoś musi spać na kanapie co weekend. Jedyna metoda dezaktywacji ducha, legnąć w bagłogu w Sanonie. O drugiej to nocy Mazurek Dubelskiego, o Boże. Ale tam ogby latają, patrz to. No właśnie zauważyłem, jak stary jak przyszedł, to tylko orby latają. Ciekawe, czy stary czuje niepokój, jak tutaj śpi. Upi! Przed taki wkurwiony zszedł, że u niego to... U niego to są tylko nerwy. Ale matki dawno nie było w tym wszystkim. Ona tylko w dzień jest, ona w nocy już. Ona w nocy się boi. Czempion tak sapie, znak wrzeszku z nieco w powietrze. Matka w psychiatryku to nie ogby, to łupiesz starego. O, matka w szpitalu po zawale. A ma wyjebą go, klamka pod poduszką i czeka, aż kot wybiegnie, a matka śpi w namiocie pod domem. W poprzednim przemówieniu do kanapy czempion zakończył hei capito, co oznacza zrozumiana, kończy się jego cierpliwość. Ej, no. Nadejdzie dzień, że my tu wejdziemy, a tej kanapy już tu nie będzie, mówię ci. Taki dzień musi nadejść. Mam nadzieję. Czekaj chwilę. W robocie muszą go za psychicznego mieć. Wiesz co, Krzysztof Górka, jakby mieli włączone nagrywanie na kamerze, jakby cokolwiek, jakiś dysk był podpięty do niej, to mógłby pokazać dowód.
Ale w tym przypadku to kurwa. Dobra, będziemy kończyć. Bo już późno i ostatnia kamera. Oj, no późno, późno już jest. No. No to dziękujemy wszystkim za obecność, za łapki, donaty, za suby, za wsio. Trzymajcie się, do następnego, hejka. Hej.